W życiu wielu ludzi przychodzi moment refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Jedną z kwestii, która spędza nam sen z powiek, jest proste pytanie o początek wszystkiego. Jak to możliwe, że cokolwiek istnieje i jak to wszystko się właściwie zaczęło? Ten temat znajduje się na pograniczu nauki, filozofii oraz religii. Zasadne pytanie brzmi jednak, czy my, ludzie, kiedykolwiek będziemy w stanie to wszystko zrozumieć. Jak to się stało, że wszechświat w ogóle istnieje? A w nim my, ludzie, zamieszkując jedną z miliardów planet na peryferiach jednej z miliardów galaktyk. Nie trudno zrozumieć, że wiele osób skonfrontowanych z takim zagadnieniem szuka odpowiedzi w istnieniu jakiejś siły wyższej. Od zarania dziejów ludzie spekulowali na temat pierwszej przyczyny początku rzeczywistości. Wbrew pozorom nie wszystkie kultury, cywilizacje czy religie postulowały pojęcie Boga jako stwórcy wszystkiego. Przykładowo w różnych dawnych wierzeniach z wielu kontynentów czy religiach takich jak dżinizm, wszechświat po prostu istniał od zawsze, nie mając początku ani żadnego stwórcy. W różnych religiach, a także w naszym kręgu kulturowym, silnie zakorzeniony jest jednak pogląd o istnieniu tak zwanego Boga. Bóg ma być istotą najwyższą, praprzyczyną, stwórcą wszechświata, w którym funkcjonujemy. Choć poglądy na temat Boga różnią się znacznie, często uważa się, że Bóg jest przyczyną wszystkich rzeczy i dlatego jest postrzegany jako stwórca oraz władca wszechświata. Zasadniczo, jeśli będziemy cofali się przyczyna po przyczynie, tak ostatecznie mamy dojść do postaci Boga jako pierwszej przyczyny wszystkiego. Równolegle do wierzeń religijnych ludzie rozwinęli jednak także naukę, która nie opiera się na wierze, lecz na wiedzy. Teorie naukowe wymagają uzasadnienia polegającego na konfrontacji przewidywań z rezultatami doświadczenia, z wynikami pomiarów, obserwacji i eksperymentów. Nauka przyniosła rozwój naszej cywilizacji, pozwalając nam poszerzyć wiedzę na temat wszechświata oraz panujących w nim praw. Przez ostatnie setki lat naukowcy dokonali wielu niezwykłych odkryć, obserwując gwiazdy, galaktyki, a nawet mierząc wiek wszechświata. Jednym z pytań, na które wciąż brakuje jednak odpowiedzi, jest to, jak właściwie doszło do powstania wszechświata. Jak wskazuje astrofizyk Paul Sutter, wiemy, że żyjemy w rozszerzającym się wszechświecie. To oznacza, że cały wszechświat powiększa się z każdym dniem, ale oznacza to również, że w przeszłości nasz wszechświat był mniejszy niż obecnie. Jeśli przewiniemy tę taśmę wystarczająco daleko, fizyka zasugeruje, że nasz wszechświat był kiedyś nieskończenie małym, nieskończenie gęstym punktem. Zdaniem fizyków punkt ten rozszerzył się w wielkim wybuchu, który miał miejsce około 13 miliardów 800 milionów lat temu. Jako że jednak cała znana fizyka zajmuje się w ekstremalnych warunkach, jakie panowały w powijakach naszego wszechświata, trudno jest z całą pewnością stwierdzić, co wydarzyło się w tych najwcześniejszych momentach wszechświata, a także co mogło wydarzyć się wcześniej. Wielki wybuch wyjaśnia ewolucję wszechświata od początkowej gęstości i temperatury, jednak nie wyjaśnia tego, jak powstał. Nie wiadomo, co mogło poprzedzać gorący, gęsty stan wczesnego wszechświata, ani nawet czy takie pytania są w ogóle rozsądne. Fizyk teoretyczny Sean Carroll uważa, że jeśli wielki wybuch wyznacza moment, w którym rozpoczął się sam czas, to w takim przypadku nie byłoby w ogóle czegoś takiego jak czas przed wielkim wybuchem. Intuicyjnie wydaje się to bardzo trudne do zrozumienia. W naszym życiu codziennym widzimy, że każde działanie ma swoją przyczynę. Bardzo trudno wyobrazić nam sobie coś takiego jak całkowity brak czasu przed początkiem czasu. Podobnie problematyczne jest wyobrażenie sobie istnienia zupełnie niczego, a tym bardziej istnienie czegoś, co miałoby powstać z niczego. Religia oraz nauka stosują odmienne podejście do fundamentalnego pytania o początek rzeczywistości. Jako przykład warto zacytować fragment książki Krótka historia czasu napisanej przez fizyka Stephena Hawkinga. Hawking napisał następujące słowa odnosząc się do papieża Jana Pawła II. Problemem pochodzenia i losu wszechświata zainteresowałem się w 1981 roku, gdy uczestniczyłem w konferencji na temat kosmologii zorganizowanej przez jezuitów w Watykanie. Kościół katolicki popełnił ogromny błąd w sprawie Galileusza, gdy ogłosił kanoniczną odpowiedź na pytanie naukowe, deklarując, iż Słońce obraca się wokół Ziemi. Tym razem, parę wieków później, Kościół zdecydował się zaprosić grupę ekspertów i zasięgnąć ich rady w sprawach kosmologicznych. Pod koniec konferencji papież przyjął jej uczestników na specjalnej audiencji. Powiedział nam wówczas, że swobodne badanie ewolucji wszechświata po wielkim wybuchu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Lecz od zgłębiania samego wielkiego wybuchu należy się powstrzymanie, gdyż chodzi tu o akt stworzenia, a tym samym akt Boży. Byłem wtedy bardzo zadowolony, iż nie znałem tematu mego wystąpienia na konferencji. Mówiłem bowiem o możliwości istnienia czasu przestrzeni skończonej, lecz pozbawionej brzegów, czyli nie mającej żadnego początku i miejsca na akt stworzenia. I faktycznie w 1981 roku doszło do takiej konferencji, a papież Jan Paweł II przyjął fizyków na audiencji. Dokładne słowa, jakie miał wówczas wypowiedzieć Jan Paweł II, miały brzmieć następująco. Każda naukowa hipoteza o powstaniu świata, taka jak ta, która mówi, że istnieje podstawowy atom, z którego wywodzi się cały fizyczny wszechświat, pozostawia bez odpowiedzi problem dotyczący początku wszechświata. Nauka sama w sobie nie może rozwiązać takiej kwestii. Wymaga ludzkiej wiedzy, która wznosi się ponad to, co fizyczne, astrofizyczne. To, co nazywamy metafizycznym. Potrzebna jest przede wszystkim wiedza, która pochodzi z objawienia Bożego. W tym momencie moglibyśmy się zastanowić, czy Biblia by na pewno opisuje, że Bóg stworzył wszystko, co istnieje. Jednak jest to temat na inny odcinek. Spór dotyczący powstania wszechświata pomiędzy nauką a religią wydaje się poniekąd naturalny. Osoby religijne, zwłaszcza wyznawcy religii abrahamowych, twierdzą, że wszechświat został po prostu stworzony przez wszechmocnego Boga. Naukowcy zaś przyznają, że nie posiadają odpowiedzi na to pytanie, jednocześnie jednak starając się rozwinąć teorie naukowe przy pomocy obserwacji i pomiarów, które być może w przyszłości przyniosą obiecującą odpowiedź. Wiele osób akceptuje teorie religijne, uważając, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga, istotę najwyższą, pierwszą praprzyczyną. Choć wszystko ma swoją przyczynę, tak ostatecznie dojdziemy do postaci Boga jako pierwszej przyczyny wszystkiego, dla którego nie będzie już żadnej przyczyny. Warto jednak zastanowić się, dlaczego właściwie Bóg miałby zostać wyłączony z tej zasady i dlaczego sam nie miałby mieć przyczyny. Innymi słowy, proste pytanie, które zadajemy mając kilka lat. Oto skąd właściwie wziął się Bóg i co było przed Nim? Co więcej, jeśli Bóg nie może mieć żadnej przyczyny istnienia, to dlaczego wszechświat musi ją mieć? Czy wszechświat również może nie mieć żadnej przyczyny? A jeśli tak jest, to jak to możliwe, że wszechświat w ogóle istnieje? Pytania, które wydają się przekraczać nasze rozumienie, są następujące. Czy wszechświat powstał z niczego? A jeśli tak, to jak coś może powstać z niczego? Czy nic może w ogóle istnieć? Czy też wszechświat istnieje od zawsze i w ogóle nie miał początku? Czy czas miał swój początek, a zatem nie było czasu przed powstaniem czasu, czy też czas nigdy nie miał początku i istniał od zawsze? Co właściwie spowodowało, że doszło do powstania czegoś, co zaowocowało powstaniem wszechświata? Trudno nawet uznać, która z odpowiedzi będzie bardziej racjonalna. My ludzie podświadomie rozumiemy bowiem w kategoriach przyczyn oraz skutku. Naukowcy zaproponowali kilka hipotez dotyczących tego, co właściwie działo się przed Wielkim Wybuchem. Model Wielkiego Odbicia sugeruje, że może istnieć nieskończona liczba wielkich wybuchów, kiedy wszechświat się rozszerza, kurczy i ponownie rozszerza. Model kosmologicznego doboru naturalnego sugeruje, że Wielki Wybuch miał miejsce we wnętrzu czarnej dziury i z każdej czarnej dziury powstaje kolejny wszechświat. Astrofizyk Alex Filipenko i kosmolog Lorenz Krass uważają, że wszechświat mógł powstać z niczego. Przez nic mają jednak na myśli fluktuacje kwantowe. Wiele koncepcji przenosi odpowiedź na pytanie o praprzyczynę wszechświata do większej skali i jeszcze dalej w czasie, tak jak na przykład wieloświat mający być zbiorem różnych wszechświatów takich jak nasz. Co jednak spowodowało powstanie wieloświata. Popularna hipoteza symulacji zakłada, że to, co nazywamy wszechświatem, może być jedynie symulacją stworzoną przez zaawansowaną cywilizację. Jeśli jednak tak jest, to czy ta cywilizacja żyje w pierwotnym, realnym wszechświecie? Jak doszło do powstania tego wszechświata? Wszystkie te koncepcje pozostają niesprawdzalne w domenie domysłów. Pewno się działy na wyobraźnię, jednak zawsze można spytać, co w takim razie było jeszcze wcześniej. Czy fakt, że nauka nie jest w stanie wyjaśnić początku, uzasadnia odwoływanie się do siły wyższej jako praprzyczyny wszystkiego? Czy Jan Paweł II miał rację, uważając, że nauka nie może tego rozwiązać, a niezbędne jest objawienie Boże? Czy też wstawianie Boga w niewiadomo jest działaniem powierzchownym?
Kiedyś w podobnym filmie zastanawialiśmy się nad tym, czy wszechświat faktycznie został stworzony przez Boga. Równie interesującym zagadnieniem jest jednak relacja nauki oraz religii, a także granice naszego zrozumienia. Czy granice percepcji i naszych zdolności przetwarzania uniemożliwią nam odpowiedź na odwieczne pytanie o początek wszechświata? Rozwój nauki skutecznie wypełnia różne luki dotyczące naszej wiedzy w matematyce, fizyce, astronomii czy kosmologii. Stopniowo poznajemy coraz więcej odpowiedzi. Najlepsze umysły pracują nad teorią wszystkiego, starając się połączyć mechanikę kwantową z teorią względności. Czy jednak jakakolwiek teoria naukowa będzie w stanie wykazać, jak powstała rzeczywistość? Czy jest to w ogóle teoretycznie możliwe? Czy będąc częścią wszechświata będziemy w stanie wykryć prapoczątek? Popularyzator nauki Martin Gardner twierdził, że niektóre kwestie są z natury tak złożone, że na zawsze wymkną się ludzkiemu zrozumieniu. Według niego tak jak nie ma sposobu, aby nauczyć szympansa rachunku różniczkowego, a nawet sprawić, by zrozumiał pierwiastek kwadratowy z dwóch. Z pewnością istnieją prawdy tak daleko poza naszym zasięgiem, jak nasze zrozumienie jest poza zasięgiem krowy. Istnieją pewne granice naszego zrozumienia. Szczytem pychy byłoby przypuszczać, że fundamentalne kwestie dotyczące wszechświata kiedykolwiek zostaną całkowicie zrozumiane. Jego zdaniem, ponieważ na niektóre pytania naukowe nie ma odpowiedzi, może nie powinniśmy ich badać, bo te pytania są tak daleko ponad naszą naturalną ludzką sprawność, że martwienie się nimi wydaje się równie śmieszne jak nalegania, by pies rozumiał ogólną teorię względności. Jednak filozof Patricia Churchland odrzuca taki pogląd, wskazując, że przez wieki autorytety twierdziły, że nigdy nie zrozumiemy zarazków, trzęsień ziemi, atomów ani wulkanów. Że nawet próba oznaczałaby wkroczenie na boskie terytorium. Nierozsądnym jest twierdzić, że skoro nie można sobie wyobrazić rozwiązania wyjaśniającego zjawisko, to oznacza to, że tego zjawiska w ogóle nie da się wyjaśnić. Być może mając wystarczająco dużo czasu, żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Choć naukowcy są podzieleni w kwestii tego, czy poznamy kiedyś odpowiedź na pytanie o początek wszystkiego, tak też uważają, że należy kontynuować badania, poszukiwać odpowiedzi i wykorzystując narzędzia naukowe starać się wyjaśnić niewyjaśnione. W tym momencie wypadałoby stwierdzić, że tylko przyszłość przyniesie nam odpowiedź na to zagadnienie. W rzeczywistości jednak być może nic takiego nigdy się nie wydarzy. W dalekiej przyszłości pomimo rozwoju nauki i poznania odpowiedzi na niemal wszystkie pytania, kwestia pochodzenia i początku wszechświata może na zawsze pozostać nieodgadniona. Czy jesteśmy bowiem częścią czegoś, co przekracza nasze granice zrozumienia? Niewykluczone, że odpowiedź na to jedno pytanie dotyczące początku wszystkiego na zawsze pozostanie osnuta mrokiem tajemnicy. Debata może zatem trwać tak długo, jak długo będzie trwała ludzkość. Co jeśli tylko ty istniejesz? W tym momencie moglibyście powiedzieć, nie, no to niemożliwe, jak to tylko ja? Przecież codziennie spotykam innych ludzi, którzy chodzą, mówią, wykonują swoje zadania. Przecież mam członków rodziny, znajomych, przyjaciół. Na świecie istnieje przecież 8 miliardów ludzi, a nie tylko ja. Jednak, czy aby na pewno? Pamiętaj, że rzeczywistość, świat zewnętrzny, wszystko co istnieje jest przetwarzane przez twój umysł. Wszystko, czego doświadczasz, doświadczasz wyłącznie przez własny umysł. Jak możesz być zatem pewny, że cokolwiek istnieje poza twoim umysłem, skoro nie jesteś w stanie doświadczyć niczego spoza własnego umysłu? Co jeśli inni ludzie, których spotykasz, tak naprawdę nie istnieją? Co jeśli tak naprawdę tylko ty istniejesz? Zerknijmy zatem bliżej na to zagadnienie. Czy kiedykolwiek twoją głowę zaprzątała myśl o tym, co jeśli tak naprawdę tylko ty istniejesz? Co jeśli cały świat, który ciebie otacza, jest wyłącznie rodzajem iluzji osadzonym w twoim umyśle? Co jeśli ludzie, których spotykasz, dotykasz i z którymi rozmawiasz na co dzień, tak naprawdę nie są realnymi ludźmi? Co jeśli ktoś lub coś osadził cię w symulowanej rzeczywistości, w której jesteś jedyną istniejącą osobą? Czy jesteś w stanie udowodnić, że na pewno tak nie jest? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czy myśl o tym, że jesteś jedynym człowiekiem na świecie, napawa cię niepokojem? A może wiedza na ten temat tak naprawdę niczego nie zmienia?
W dzisiejszym filmie po raz kolejny zajmiemy się tym intrygującym zagadnieniem zahaczającym o koncepcję solipsyzmu. Jak pamiętamy z dawnego filmu, solipsyzm to filozoficzna idea, pogląd, wedle którego nic poza Twoim umysłem nie może zostać udowodnione. To przekonanie, że Twój umysł, przez który postrzegasz rzeczywistość, na pewno istnieje. Natomiast wiedza o czymkolwiek poza Twoim umysłem jest niepewna. Świat zewnętrzny i inne umysły nie mogą być poznane i mogą nie istnieć poza Twoim umysłem. Rzeczywistość, której doświadczasz, jest przetwarzana przez Twój umysł. A skoro nie jesteś w stanie doświadczyć jej poza własnego umysłu, to wszystko, czego doświadczasz, może być jedynie częścią Twojego umysłu. Wszystko, co wydaje Ci się realne, może zatem być wyłącznie rodzajem iluzji, wyobraźnią, symulacją, czymkolwiek mającym miejsce w obrębie Twojego umysłu. Innymi słowy, Twój umysł może być pewny tylko tych rzeczy, które dzieją się w Twoim własnym umyśle. Wszystko wokół Ciebie, przedmioty materialne, przyroda, zwierzęta, także inni ludzie, mogą nie być prawdziwe i być jedynie stworzoną rzeczywistością. To z kolei prowadzi do niepokojącej konkluzji, wedle której nie możesz wykluczyć tego, że tak naprawdę istnieje tylko jedna osoba. Tylko Ty jesteś jedyną świadomą istotą na tej całej planecie. Inni ludzie, chociaż wyglądają zupełnie realnie i zachowują się zupełnie realnie, tak naprawdę w ogóle nie istnieją. Nie jesteś bowiem w stanie udowodnić i wykazać, że ci ludzie, z którymi wchodzisz w interakcję, istnieją, ponieważ nie jesteś w stanie tego doświadczyć poza własnego umysłu. Nie ma sposobu, aby potwierdzić, że to są świadome istoty, ludzie z krwi i kości, tacy jak Ty. Chociaż wszystko wokół Ciebie wygląda jak najbardziej realnie, jest postrzegane wyłącznie przez Ciebie. Świat zewnętrzny jest przetwarzany przez Twój umysł, więc cały wszechświat i jego rzeczywistość są w rzeczywistości Twoją rzeczywistością. Skąd bowiem wiesz, że nie jesteś jedyną świadomą istotą w całym wszechświecie? Skąd wiesz, że ostatni człowiek, którego widziałeś i z którym rozmawiałeś, tak naprawdę istnieje niezależnie od Twojego umysłu? Czy jesteś w stanie wykluczyć to, że jest to jedynie projekcja Twojego mózgu lub też rodzaj iluzji? Dziennikarz naukowy John Horgan zaznacza, że technicznie rzecz biorąc, solipsyzm jest skrajną formą sceptycyzmu. Solipsyzm podważa bowiem absolutnie całą rzeczywistość, zakłada, że jesteś jedyną świadomą istotą na świecie. Choć ta propozycja wydaje się absolutnie szalona, opiera się na brutalnym fakcie. Każdy z nas jest zamknięty w nieprzypuszczalnej celi więziennej subiektywnej świadomości. Doświadczasz swojego umysłu w każdej sekundzie, gdy jesteś na jawie, ale możesz wnioskować o istnieniu innych umysłów tylko pośrednimi środkami. Inni ludzie zdają się posiadać świadome percepcje, emocje, wspomnienia, intencje, tak jak Ty, ale nie możesz być pewien, że naprawdę je mają. Jeśli się na tym chwilę zastanowimy, to solipsyzm jest właściwie niemożliwy do obalenia. Wszystko, co istnieje, doświadczasz przez własny umysł, a zatem nie możesz być pewny istnienia niczego poza własnym umysłem. Inni ludzie, których widzisz i spotykasz? Cóż, ich istnienie doświadczasz przecież wyłącznie przez własny umysł. To, że ich widzisz, nie może być dowodem na to, że są tak samo realni jak Ty. W tym momencie możesz powiedzieć, że istnieje przecież technologiczna aparatura. Urządzenia takie jak aparaty, kamery, mikrofony, które są w stanie niezależnie od Ciebie zarejestrować istnienie innych ludzi. Problem polega na tym, że efekt działania tej aparatury doświadczasz wyłącznie przez własny umysł. Nagranie innego człowieka przez kamerę nie może być dowodem na to, że jest tak samo realny jak Ty, ponieważ efekt działania rzekomo niezależnego urządzenia w dalszym ciągu postrzegasz przez własny umysł. Jakikolwiek argument bowiem przedstawisz, zwolennik solipsyzmu zawsze powie, że wszystko może być tylko wymysłem jego umysłu, iluzją, efektem działania jego wyobraźni, czymś co rozgrywa się tylko w jego umyśle. Obojętnie czy jest to inny człowiek, pies, hipopotam, wydarzenie z dalekiej przeszłości czy z drugiej strony świata. Doświadczenie o jego istnieniu przetwarza Twój własny umysł, własna świadomość, co nie pozwala na niezależną weryfikację jego egzystencji. Co z tego, że patrzysz na dawne zdjęcie danej osoby, czy też oglądasz w telewizji relację na żywo z dalekiego kraju? To nie są dowody na to, że te wydarzenia są prawdziwe. Prawdziwy może być wyłącznie Twój umysł. W tym momencie mógłbyś stwierdzić, że faktycznie to ma sens, nie możesz udowodnić, że cokolwiek innego istnieje, tak naprawdę tylko Ty istniejesz. A już autor kanału Kosmiczne Opowieści nie istnieje. W porządku. Problem polega na tym, że ja również mogę dojść do tego samego wniosku. Tylko mój umysł istnieje, a Ty tak naprawdę nie istniejesz, jesteś projekcją mojego umysłu. I co teraz? Kto z nas tak naprawdę ma rację?
Na ten problem zwrócił niegdyś uwagę słynny brytyjski filozof Bertrand Russell. Jak stwierdził, otrzymał kiedyś list od Christine Ladd Franklin, matematyk, logik i psycholog, która napisała do niego, że jest zwolenniczką solipsyzmu i była zaskoczona, że nie ma innych takich zwolenników. Jak stwierdził Russell, jako że była solipsystką i logikiem, jej zdziwienie go zaskoczyło. Jeśli bowiem jesteś zwolennikiem solipsyzmu i uważasz, że tylko twój umysł istnieje, to dlaczego inni ludzie również mieli być solipsystami, twierdząc, że tylko ich umysł istnieje? Choć technicznie rzecz biorąc, solipsyzm jest niemożliwy do obalenia, tak też mało który filozof go akceptuje, wskazując na absurdalne konsekwencje. Pisarz naukowy Martin Gardner twierdzi, że solipsyzm jest szaleństwem, a filozof Arthur Schopenhauer stwierdził, że solipsyzm może odnieść sukces jedynie w domu wariatów. Niektórzy filozofowie uważają, że chociaż nie można udowodnić, że istnieje cokolwiek niezależnego od twojego umysłu, to punkt, który podnosi solipsyzm, jest tak naprawdę nieistotny. Dzieje się tak, ponieważ niezależnie od tego, czy świat, jaki postrzegamy, istnieje niezależnie, czy też nie, to nie możemy przecież uciec od jego postrzegania. Stąd też najlepiej jest funkcjonować, zakładając, że świat jest niezależny od naszego umysłu. Argument jest taki, że nawet jeśli jesteś jedyną osobą, która istnieje, to nadal postrzegasz, że inni ludzie też istnieją. Więc jaki jest właściwie sens życia, tak jakby oni nie istnieli? Jednak czy tego typu rozumowania pewno rozwiązuje cały problem? Ostatecznie nie możemy tego obalić, a myśl o tym, że inni ludzie nie istnieją, jest jednak trochę istotna w kwestii tego, jak postrzegamy rzeczywistość. Być może wszystko, co istnieje, to tylko twój umysł, który generuje całą rzeczywistość wraz z innymi fałszywymi ludźmi. Nie jesteś nawet tego świadom, myśląc, że jesteś jedną z wielu istniejących istot. Problem może jednak sięgać znacznie głębiej. Niepewność poznawcza dotycząca całej rzeczywistości jest niepokojąca. Jednak idea niepewności poznawczej istnienia innych ludzi może być znacznie bardziej przerażająca. Zasadniczo istnieją bowiem dwa warianty. Pierwszy omawiany już wariant to taki, w którym zarówno inni ludzie, jak i świat zewnętrzny są po prostu projekcją twojego umysłu, który jako jedyny istnieje. Jednak drugi wariant zakłada, że świat zewnętrzny w jakiejś formie istnieje niezależnie od twojego umysłu, ale inni ludzie są jedynie projekcją. Przygodowo popularna hipoteza symulacji zwykle zakłada, że świat, w którym żyjemy, mógł zostać sztucznie wygenerowany, np. przez jakieś superkomputery czy zaawansowaną cywilizację, podobnie do gry komputerowej. Ktoś lub coś, wyższa siła zewnętrzna istnieje. W tego typu wariancie zazwyczaj uważamy, że choć rzeczywistość jest sztucznie przez kogoś wygenerowana, tak też inni ludzie, z którymi ją zamieszkujemy, są tak samo realni jak my. Rodzina, znajomi czy sąsiedzi. Wszyscy bylibyśmy bowiem podobnie realni, po prostu zamieszkując w sztucznie stworzony świat. Jednak coś i tak naprawdę tylko ty jesteś jedyną świadomą istotą, jedynym istniejącym człowiekiem. Co jeśli znajdujesz się obecnie w jakiegoś rodzaju symulacji, świecie iluzji, w której ktoś lub coś postanowił cię osadzić, a inni ludzie, którzy wraz z tobą tutaj mieszkają, tak naprawdę w ogóle nie istnieją? Ludzie, z którymi wchodzisz w interakcję, mogą być jedynie iluzją, symulacją, botami, nieistniejącymi postaciami. Co jeśli jesteś częścią eksperymentu, jakiegoś rodzaju testu, w którym całe twoje życie zostało zaprojektowane w taki sposób, abyś myślał, że inni ludzie również istnieją? Co jeśli, gdy idziesz spać, ci ludzie przestają funkcjonować i zaczynają dopiero, kiedy się budzisz? Co jeśli ci ludzie funkcjonują tylko wtedy, kiedy na nich patrzysz? Inni ludzie pojawiają się wokół ciebie tylko po to, aby karmić cię kłamliwą iluzją. Co jeśli jesteś biologiczną istotą żyjącą w świecie zewnętrznym, której umysł został wgrany do tego superkomputera? Co jeśli jakiegoś rodzaju wyższa siła, istota boska, zaawansowanie obcy, kontroluje wyrażenie odbierane przez twój umysł, sprawiając wrażenie, że istnieje świat zewnętrzny, podczas gdy większość z niego z wyłączeniem tej istoty oraz ciebie sfałszywa? I ponownie, czy jesteś w stanie udowodnić, że tak nie jest? Implikacje obydwu wariantów są przerażające. Jesteś bowiem jedynym człowiekiem na tym świecie. Jesteś jedyną świadomą istotą w tej rzeczywistości. Uważasz, że tak nie jest? To udowodnij, że tak nie jest. Jesteś otoczony projekcjami i iluzjami, symulowanymi istotami, które dają świadome istoty takie jak ty. Nie jesteś w stanie tego wykryć, ponieważ doświadczasz wszystkiego jedynie poprzez twój umysł. Tak naprawdę wokół ciebie nie ma nikogo świadomego, żadnego innego umysłu takiego jak twój.
Twoja rodzina, znajomi, sąsiedzi, przeciętni zjadacze chleba, ludzie, których mijasz na ulicy, nie są realnymi istotami. Zależnie od wariantu, albo istnieją tylko w Twojemu umyśle, albo też zostali tutaj podstawieni, aby Cię oszukać, że nie jesteś jedyną istniejącą tutaj istotą. Wyobraź sobie, że w pewnym momencie Twojego życia dochodzi do jakiegoś błędu w symulacji lub realizacji tej szokującej prawdy. Co byś właściwie zrobił, odkrywając, że Twoja rodzina i inni ludzie tak naprawdę nie istnieją? Czy kontynuowałbyś swoje życie w taki sam sposób, udając, że inni ludzie są realni? Dokąd właściwie miałbyś uciec? Co mógłbyś w ogóle zrobić z tą przerażającą wiedzą? W tym momencie moglibyście spytać, co ja właściwie o tym wszystkim sądzę. Cóż, musicie pamiętać, że istnieje możliwość, wedle której tylko ty istniejesz, a ja nie jestem realny. Uważam jednak, że świat zewnętrzny istnieje niezależnie od mojego czy twojego umysłu, a my wszyscy jesteśmy tak samo realni. Tego typu rozważenia są jednak o tyle fascynujące, że technicznie rzecz biorąc nie możemy udowodnić, że na pewno nie jesteśmy jedyną istniejącą istotą. Nawet jeśli wydaje się to całkowicie absurdalne. Miejmy nadzieję, że tak nie jest i wszyscy jesteśmy tak samo realni. Jednak, czy aby na pewno? Wyobraź sobie następującą sytuację. A z uśmiechem na ustach wchodzisz do potężnej maszyny, która usypia cię, rejestruje skład cząsteczkowy, po czym rozbija cię na atomy. Następnie maszyna odtwarza każdy atom w dokładnie takiej samej pozycji. Po przebudzeniu intuicyjnie wydaje się, że wciąż jesteś zatem tą samą osobą. A wyobraź sobie jednak, że maszyna kopiuje każdy atom twojego ciała, po czym odtwarza cię w dwóch identycznych egzemplarzach. Co teraz? Czy istniejesz tylko jako oryginał, a idealna kopia nie jest już tobą? A może istniejesz jako dwie osoby jednocześnie? A co by się stało, gdyby maszyna usunęła i wymieniła znaczną część twoich atomów? Czy dalej byłbyś tą samą osobą? Zerknijmy zatem bliżej na paradoks teletransportu oraz tożsamości obiektu. Starożytni Grecy lubili poświęcać czas na rozmyślanie o rzeczywistości. Ich filozoficzne dywagacje nurtują ludzkość od ponad 2000 lat. Jedną z interesujących kwestii poruszanych przez Greków był tak zwany paradoks statku Tezeusza. Jest to eksperyment myślowy, który stawia pytanie, czy obiekt, w którym wymieniono wszystkie składniki, pozostaje zasadniczo tym samym obiektem. Pojęcie to jest jednym z najstarszych filozofii zachodniej omawiane już przez Heraklita i Platona. Konkretna wersja zagadki statku Tezeusza odnosi się do greckiej legendy. Opisał ją Plutarch, historyk, biograf i eseista. Cytuję. Statek, którym Tezeusz powrócił wraz z młodymi Ateńczykami, miał 30 rzędów wiosł i został zachowany przez Ateńczyków aż do czasów Demetriusza z Falaronu, ponieważ gdy stare deski gniły, zastępowali je nowymi z twardszego drewna. Także statek stał się sztandarowym przykładem wśród filozofów problemu istnienia rzeczy, które ulegają zmianie. Jedna strona utrzymywała, że statek pozostał ten sam, a druga upierała się, że nie był tym samym. Plutarch zwrócił uwagę na problem, czy statek pozostał tym samym statkiem, nawet jeśli w całości został wymieniony kawałek po kawałku. Czy jeśli wymienimy wszystkie elementy jakiegoś złożonego obiektu na nowe, a więc cały obiekt zostanie zastąpiony nowym, to czy pozostaje tym samym obiektem? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wynika z niej, że dokładna kopia jakiegoś obiektu jest tym samym obiektem. Jeśli jednak odpowiedź jest przecząca, to żadne obiekty, których elementy z czasem ulegają wymianie, w szczególności ludzie, nie zachowują swojej tożsamości. W przypadku statku Tezeusza powstaje proste pytanie. Czy odrestaurowany statek jest nadal tym samym obiektem co oryginał? Jeśli tak, to załóżmy, że usunięte kawałki drewna były przechowywane w magazynie, a po wielu latach opracowano technologię, która wyleczyła ich zgniliznę i umożliwiła ich ponowne złożenie w statek. Czy zatem ten drugi zrekonstruowany statek z usuniętych części jest oryginalnym statkiem? A jeśli tak, to co w takim razie z pierwszym odrestaurowanym statkiem, który rzekomo nadal jest oryginalnym statkiem?
Który statek byłby zatem oryginalnym statkiem? Pierwszy, drugi, oba, a może żaden? Innym wariantem tego samego paradoksu jest historia, w której Sokrates oraz Platon wymieniają się częściami swoich powozów, aż w końcu powóz Sokratesa jest budowany wyłącznie z części oryginalnego powozu Platona, a powóz Platona jest budowany wyłącznie z części oryginalnego powozu Sokratesa. Czy to oznacza, że dwaj filozofowie wymienili się powozami? A jeśli tak, to w którym właściwie momencie nastąpiła wymiana? Podobne przykłady mogą się odnosić na przykład do budynków czy samochodów, które przechodzą przez gruntowne remonty, mając wymienionych wiele części składowych. Podobnie ludzkie ciało zastępuje w sposób ciągły stare komórki nowymi, także znaczna większość ciała dorosłego człowieka nigdy nie jest starsza niż 10 lat. Czy to jednak oznacza, że jesteśmy inną osobą niż 20 lat temu? Odnosząc się do przykładu statku Tezeusza, Heraklit próbował rozwiązać zagadkę, wprowadzając ideę rzeki, w której woda uzupełnia się, gdy przepływa. Areios Didymos zacytował jego wypowiedź. Na tych, którzy wchodzą do tych samych rzek, płyną różne i znowu różne wody. Rozważanie obiektów rozciągających się w czasie jako czterowymiarowych może bowiem rozwiązać problem zagadki. Wtedy dzisiejszy statek Tezeusza jest tylko trójwymiarowym przekrojem rzeczywistego statku, dla ustalonego momentu w czasie. Ponieważ rzeczywisty statek Tezeusza rozciąga się w czasie na setki lat, jest oczywiście tożsamy ze sobą samym, choć jego przekroje dla różnych momentów w czasie mogą być bardzo różne. Wspomniana rzeka zawiera zatem różne trójwymiarowe wycinki czasu samej siebie, pozostając numerycznie identyczna z sobą w czasie. Nigdy nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki wycinka czasu, ale można dwa razy wejść do tej samej czterowymiarowej rzeki. Paradoks statku Tezeusza jest często przywoływany w fantastyce naukowej w odniesieniu do tożsamości człowieka. Film Ghost in the Shell poświęca dużo uwagi pytaniu, czy jeśli całe ciało człowieka zostanie zastąpione sztucznymi częściami, to czy pozostanie on w dalszym ciągu człowiekiem? Fikcyjna technologia teleportacji jest rozważana jako źródło paradoksów, jeśli w wyniku błędu powoduje powstanie dwóch egzemplarzy tej samej osoby. Powieści Perfekcyjna niedoskonałość Jacka Dukaja. Technologia pozwala na tworzenie zapasowych kopii ludzi, które są ożywiane, jeśli oryginał zginął bądź zaginął. Jeśli po jakimś czasie oryginał zostaje odnaleziony, musi zostać połączony z kopią w procesie syntezy frenu. W ten sposób możemy płynnie przejść do paradoksu teletransportu, znanego również jako paradoks duplikatów. Ten eksperyment myślowy dotyczy filozofii tożsamości i kwestionuje powszechne intuicje dotyczące natury jaźni i świadomości. Po raz pierwszy pojawił się pod tą nazwą w pełnej opublikowanej formie w książce filozofa Dereka Parfita z 1984 roku o tytule Powody i osoby. Jednak o tym samym problemie już w połowie XX wieku wspominał mistrz fantastyki naukowej, wybitny krakowianin Stanisław Lem. Zapisał go w swoim tekście filozoficznym Dialogi, a także w Dziennikach Gwiazdowych, gdzie bohater odwiedza pewną planetę, po czym umiera w wyniku uderzenia meteorytu. Po śmierci zostaje jednak odtworzony z kopii zapasowej, co na tej planecie jest bardzo powszechnym zabiegiem. Możemy jednak cofnąć się aż do roku 1775, kiedy to filozof Thomas Reed napisał do Lorda Camesa następujące słowa. Byłbym szczęśliwy, gdybym poznał opinię Waszej Wysokości. Czy kiedy mój mózg utraci swoją pierwotną strukturę i kiedy kilkaset lat później te same materiały są tak ciekawie wytwarzane, że stają się inteligentną istotą, czy tą istotą będę ja, albo jeśli z mojego mózgu powstaną dwie lub trzy takie istoty, czy wszyscy będą mną, a w konsekwencji jedną i tą samą inteligentną istotą? Już wtedy poruszono bardzo intrygującą kwestię. Choć gdybyśmy wymienili dużo części składowych naszego ciała, to wciąż można jednak argumentować, że esencją naszej jaźni i tożsamości jest nasz oryginalny umysł. Co się jednak stanie w momencie, kiedy go zreplikujemy? Czy można bowiem istnieć więcej niż jednej osobie?
Derek Parfit prosi czytelnika, aby wyobraził sobie wejście do teletransportera. Maszyny, która usypia, rejestruje skład cząsteczkowy, rozbija cię na atomy i przekazuje na Marsa z prędkością światła. Na Marsie inna maszyna odtwarza z planu informacyjnego każdy atom w dokładnie tej samej względnej pozycji. Parfit stawia pytanie, czy teletransporter jest metodą podróżowania, czy nie? Czy osoba na Marsie to ta sama osoba, co osoba, która weszła do teletransportera na Ziemi? Następnie teletransporter na Ziemi zostaje ulepszony i zmodyfikowany tak, aby nie niszczył osoby, która do niego wejdzie, ale zamiast tego tworzy nieskończone repliki, z których wszyscy twierdzą, że pamiętają wejście do teletransportera na Ziemi w pierwszej kolejności. Co się teraz dzieje? Załóżmy, że teletransporter tworzy dwie takie same osoby, z atomami ułożonymi w ten sam sposób i z identycznymi wspomnieniami oraz świadomością. W pewnym momencie budzisz się jednak jako kto? Którą osobą tak naprawdę jesteś? Pierwszą, drugą, obiema, czy może żadną? Czy można istnieć w dwóch egzemplarzach? Czy jest to w ogóle możliwe? A co w przypadku, gdyby teletransporter stworzył na przykład 77 takich osób? Co tak naprawdę decyduje o naszej tożsamości? W przypadku, gdy dwie czy 77 osób posiada identyczną świadomość, identyczne wspomnienia oraz identyczne ciała, trudno zdecydować o ich tożsamości. Niewykluczone, że przed przebudzeniem jedna osoba istniałaby w rzeczywistości w dwóch egzemplarzach. Jednak tuż po przebudzeniu, kiedy każdy z dwóch egzemplarzy wykonuje oryginalne swoje ruchy, nastąpiłoby rozszczepienie osobowości i z jednej osoby powstałyby dwie osoby. Przykładowo pierwszy egzemplarz postanawia iść na ryby, a drugi egzemplarz szukać szczęścia na randce. Wówczas obaj, choć po przebudzeniu byliby tą samą osobą, to następnie ich ścieżki by się rozdzieliły i prowadziliby osobne życie pełne odmiennych przygód. Jednak, czy aby na pewno tak by to wyglądało? A może istniałby tylko jeden oryginał, a reszta byłaby tylko kopiami? A za każdym razem, kiedy się budzimy, czujemy, że jesteśmy tą samą osobą, którą byliśmy poprzedniej nocy, ponieważ istnieje poczucie ciągłości. Nasza tożsamość pozostaje wyjątkowa, bo nikt nie jest w stanie nas powielić. Wyobraźmy sobie jednak, że ktoś powiela twoje ciało podczas snu i niszczy to oryginalne. Budzisz się rano jako replika, nieświadomy tego, co się stało. Nikt nie byłby w stanie odróżnić twojej repliki od oryginalnego ja. Czy zauważylibyśmy, że ktoś nas podmienił, czy też po przebudzeniu nie odczulibyśmy żadnej różnicy, żyjąc jako istota z tymi samymi wspomnieniami i świadomością? A może zakończylibyśmy żywot w momencie zniszczenia, a tym, kto by się obudził, byłby już jednak zupełnie ktoś inny? Czy byłbyś to ty, czy tylko nowy umysł posiadający twoją pamięć? Ten problem jest wariantem problemu statku Tezeusza. W przypadku umysłu rodzi jednak dodatkowe problemy. Na przykład, czy drugie ja posiada wszystkie prawa i obowiązki, które ma oryginał? Czy stanowi nową osobowość prawną? Czy w przyszłości powinniśmy wdrożyć jakieś procedury uniemożliwiające powielanie jednego człowieka? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak inaczej mogło się potoczyć wasze życie? Czy zastanawialiście się nad tym, co by się właściwie stało, gdybyście dawno temu podjęli inne decyzje? Co gdybyście w danym momencie życia wybrali zupełnie odmienną ścieżkę? Czy twoje życie wyglądałoby lepiej niż te, które właśnie prowadzisz? Czy twoje życie wyglądałoby gorzej? Jak duże były zmiany w waszym życiu? Czy bylibyście bardziej szczęśliwi? A co gdyby maleńka zmiana w przeszłości sprawiła, że bylibyście dziś zupełnie innym człowiekiem? Czy kiedykolwiek roztrząsaliście swoje życie na takiej zasadzie? Co by się właściwie stało, gdyby przykładowo wasi rodzice zapisali z innej szkoły podstawowej niż ta, do której uczęszczaliście? Co gdyby wybrali sąsiednią szkołę? Czy mając zupełnie inne towarzystwo, innych znajomych i nauczycieli, wyrosilibyście na taką samą osobę, jaką dziś jesteście? A może stalibyście się nieco innym człowiekiem? Czy mając dzisiejszą wiedzę i mogąc cofnąć się do czasów liceum, podjęlibyście znowu takie same decyzje? Co gdybyście wybrali wówczas inny kierunek studiów? A co gdybyście zaakceptowali inną ofertę pracy? Czy ludzie, których wówczas poznaliście, zmienili wasze życie? Czy tego typu decyzja nie zaowocowałaby czasem całą lawiną zmian w waszym życiu?
Co by się stało, gdybyście dawno to mieli odwagę zagadać do osoby, która wam się podoba? Co gdyby, korzystając z portalu randkowego, mknęłaby się wam ręka, przez co nigdy nie poznalibyście danej osoby? Czy to możliwe, że gdzieś tam istnieje wasza kopia, wasz odpowiednik, ktoś zupełnie taki jak ty, ale ktoś, kogo życie potoczyło się zupełnie inaczej od twojego? Koncepcja alternatywnej rzeczywistości czy wszechświata równoległego zakłada hipotetyczną płaszczyznę istnienia współistniejącą z naszą. Alternatywna rzeczywistość jest wariantem naszej rzeczywistości, jednak z drobnymi lub dużymi zmianami. Oto kwestia, która zdecydowanie działa na naszą wyobraźnię. Każdy z nas ma tylko jedno życie i naturalnie stara się je przeżyć na własnych zasadach. Pomimo tego rozwój naszego życia nie zależy wyłącznie od nas. Istnieją bowiem czynniki zewnętrzne, które kształtują nasze ścieżki, naszą karierę, a nawet naszą osobowość. Wystarczyłaby przecież jedna drobna zmiana w przeszłości, efektem czego mogłyby być gigantyczne zmiany w naszej egzystencji. Temat alternatywnych rzeczywistości, czy też wszechświatów równoległych, niewątpliwie skłania do refleksji. To zresztą bardzo popularny motyw w fantastyce naukowej, w książkach, filmach, serialach czy komiksach. Dany bohater odkrywa bowiem, że oprócz naszej rzeczywistości istnieją także inne rzeczywistości. Takie, w których istnieje kopia bohatera prowadząca nieco odmienne życie. Nasze rozważania zacznijmy jednak od tego, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że istnieje jakakolwiek alternatywna rzeczywistość, jakikolwiek wszechświat równoległy czy jakikolwiek równoległy wymiar. Dowody empiryczne wskazują na istnienie tylko jednej rzeczywistości, tej, którą wszyscy zamieszkujemy w miejscu, które określamy mianem wszechświata. Jak wiemy, naukowcy od dawna spekulują, że to, co nazywamy wszechświatem, może być na przykład częścią czegoś znacznie większego wieloświata. Taki wieloświat mógłby być zbiorem ogromnej, być może nawet nieskończonej liczby wszechświatów. Choć zaproponowano istnienie różnych wersji wieloświata, jak dotąd nikt nie przedstawi dowodów na to, że istnieje jakikolwiek inny wszechświat od naszego. Hipotetyczne wszechświaty mogłyby zasiadać inne prawa fizyki, co na przykład wyjaśniałoby, dlaczego żyjemy we wszechświecie, w którym powstało życie. Być może istnieje nieskończona liczba wszechświatów zupełnie pozbawionych życia, a warunki niezbędne do jego powstania, które mogą się wydawać czymś niezwykle mało prawdopodobnym, pojawiły się akurat w naszym wszechświecie. Jak pamiętamy z dawnego filmu, jedna z wersji wieloświata jest oparta na tzw. wieloświatowej interpretacji mechaniki kwantowej, koncepcji opracowanej przez Hugha Everetta. Krótko mówiąc, jednym z aspektów mechaniki kwantowej jest to, że pewnych obserwacji nie można w pełni przewidzieć. Zamiast tego istnieje szereg możliwych obserwacji, każda z innym prawdopodobieństwem. Według tej interpretacji każda z tych możliwych obserwacji odpowiada innemu wszechświatowi. Jedno możliwe wydarzenie rozgrywa się w naszym wszechświecie, a inne możliwe tworzy alternatywny wszechświat. Ta interpretacja postrzega czas jako drzewo o wielu rozgałęzieniach, w którym realizowany jest każdy możliwy wynik kwantowy. Choć ta interpretacja ma pokaźne grono zwolenników w świecie fizyki, po raz kolejny warto wspomnieć, że nie ma dowodów na to, że coś takiego faktycznie ma miejsce, a wszechświat rozgałęzia się na kolejne i kolejne wszechświaty. Nie ma też żadnych dowodów na to, że wszechświat rozszczepia się na osobne rzeczywistości w jakiejkolwiek innej formie. To jedynie spekulacje. Pomimo braku dowodów na to, że wszechświat byłby w stanie rozszczepiać się na różne wersje rzeczywistości, temat ten jest ciekawy z czysto filozoficznego punktu widzenia. Nawet jeśli takie rzeczywistości nie istnieją, zawsze można bowiem zadać pytanie, co by było gdyby, analizując dane wydarzenie z przeszłości. Jeśli się nad tym zastanowimy, to potencjalne alternatywne rzeczywistości mogłyby zawierać nasze kopie żyjące w innych warunkach, albo też mogłyby ich wcale nie zawierać. Możemy się tutaj odwołać do koncepcji efektu motyla, wedle której małe, wydające się za nieistotne wydarzenie, może jednak spowodować lawinowe zmiany. Jeśli hipotetycznie wszechświat miałby się rozdzielać na inne linie czasowe w bardzo odległej przeszłości, wówczas zmiany byłyby wręcz porażające. Wymarłe gatunki w naszym wszechświecie mogły ewoluować i przystosować się w równoległych wszechświatach. W tych równoległych światach my, ludzie, moglibyśmy wyginąć. Być może nigdy byśmy nie wyewoluowali, gdyby nie doszło do wymierania nieptasich dinozaurów. Pomyślmy na tym, jak wyglądałoby życie na naszej planecie, gdyby nigdy na świat nie przyszły takie postacie jak Aleksander Wielki, Dżingis Khan, Adolf Hitler czy Krzysztof Kolumb. A co gdyby nigdy na świat nie przyszli Jezus, Budda czy Mahomet? A co gdyby w dzieciństwie zmarli z powodu nieszczęśliwych wypadków? Jak właściwie potoczyłyby się losy Ziemi, gdyby nigdy nie powstały chrześcijaństwo, islam oraz buddyzm? Tak niewielka zmiana w przeszłości sprawiłaby, że dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej, wręcz trudny do wyobrażenia.
Co gdyby różne wojny w historii zakończyły się odmiennym rezultatem? Czy gdzieś teraz istnieje alternatywna rzeczywistość, w której w dalszym ciągu w Europie istnieje Imperium Rzymskie? Rzeczywistość, gdzie panuje nazizm lub komunizm? Czy istnieje alternatywna rzeczywistość, w której nigdy nie doszło do powstania Polski, Francji czy Stanów Zjednoczonych? Z naturalnych powodów, im dalej w czasie zaszłaby zmiana, tym też wywarłaby dalej idące konsekwencje. Śmiało można założyć, że w tego typu alternatywnej rzeczywistości nigdy byśmy się nie narodzili. Zmiany możemy także przenieść na poziom rodzinny. Wyobraź sobie, że twoi pradziadkowie nigdy się nie poznali. Tak się akurat złożyło, że np. pradziadek zachorował lub też nie pojawił się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, aby poznać twoją prababcię. W ten sposób nigdy nie spodzieli twojego dziadka, co za tym idzie, w tej alternatywnej rzeczywistości tak naprawdę w ogóle nie istniejesz. Taka zmiana nie wywarłaby jednak ogromnych zmian dla całego świata. Mówimy jedynie o małej zmianie w jakimś polskim mieście. Ty, twoi rodzice i dziadkowie nigdy by nie istnieli, ale za to pradziadek mógł poznać inną kobietę i wraz z nią spłodzić potomstwo, które w ogóle nie istnieje w naszej rzeczywistości. Kolejny zbiór alternatywnych rzeczywistości to taki, w którym istnieje jakiegoś rodzaju nasz odpowiednik. Historia potacza się zatem tak samo jak w naszej rzeczywistości, natomiast rozszczepienie nastąpi dopiero za naszego życia. Tak jak wspominałem, w niektórych przypadkach rodzice mogą zdecydować, czy posłać cię do szkoły X czy Y. Mogą także wysłać cię na dodatkowe zajęcia czy treningi, podczas których poznasz ludzi, którzy zostaną przyjaciółmi na całe życie. Być może niektóre wydarzenia polityczne, katastrofy, zamachy, wojny potoczyły się zupełnie inaczej, co wpłynęłoby na twoje życie. Być może w 2020 roku żadna choroba nie dotarłaby do Europy z Chin. A co z naszymi własnymi, świadomie podejmowanymi decyzjami? Pozwólcie, że zadam wam proste pytanie. Załóżmy, że mielibyście możliwość cofnąć się w czasie do momentu 18 urodzin. Czy poprowadziliście wasze życie w ten sam sposób? Czy podjęlibyście jakieś inne decyzje? Masz znowu 18 lat przed sobą całe życie i co właściwie robisz? Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale sporo osób, które znam, czasami wspomina o tym, jak żałuje pewnych wyborów z przeszłości. Mogli zrobić to inaczej, mogli podjąć inną decyzję, że zmarnowali tyle lat życia, że teraz postąpiliby w inny sposób. A jak to jest w waszym przypadku? Pamiętajcie, że zmiana w decyzji na temat np. studiów, pracy, rodziny znajomych czy np. jakiegoś wyjazdu mogłaby przynieść nieodwracalne konsekwencje, nowe miejsce zamieszkania i inną sytuację finansową. Poznanie nowych znajomych, poznanie innego partnera życiowego. Być może idąc na inny kierunek studiów, poznałbyś inną partnerkę. Być może wybierając inną pracę, byłbyś teraz w innej sytuacji finansowej. Być może mieszkałbyś w innym mieszkaniu. Być może nie miałbyś dzieci, a być może miałbyś zupełnie inne dzieci. A być może któregoś dnia miałeś iść po coś do sklepu, ale zwlekałeś z tym, ponieważ na przykład mecz, który oglądasz, znacznie się wydłużył. Gdyby się nie wydłużył, poszedłbyś wcześniej do sklepu. Po czym zginąłbyś potrącony przez samochód na ulicy? Niemożliwe? Nierealne? A skąd wiesz, jak wówczas potoczyłyby się twoje losy? Niewykluczone, że w alternatywnej rzeczywistości już od dawna cię nie ma, a życie toczy się dalej bez ciebie. Zastanawialiście się kiedyś w ogóle nad tym, jak wyglądałoby życie bez was? Co by robiła wasza rodzina, wasi znajomi? Czy aby na pewno odczuliby waszą stratę? Jak potoczyłoby się życie twojego życiowego partnera, gdyby nigdy cię nie poznał? Czasami bardzo mała decyzja lub zbieg okoliczności są w stanie całkowicie odwrócić życiowe losy. Czerwone światło na ulicy, przestał uciekać autobus, budzik, który jednak nie zadzwonił. Wybór innego jedzenia czy obuwia, jakakolwiek decyzja może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nie wiem jak wy, ale ja jestem jedną z tych osób, które nieustannie roztrząsają swoje życie, zastanawiając się, co by było gdyby. Czy gdzieś tam w innej płaszczyźnie istnienia znajduje się twój odpowiednik, który prowadzi zupełnie odmienne życie? Czy jest od ciebie bardziej szczęśliwy? A może zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku? A może żałuje decyzji, jakie podjął i zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby podjął te decyzje, które ty podjąłeś? Zwróćmy też uwagę na to, że choć zmiana w życiu każdego człowieka niosła ze sobą jakieś konsekwencje dla innych ludzi, tak też istnieje pewne zróżnicowanie pod względem rozmiaru tych konsekwencji.
Przykładowo decyzja na temat tego, co zjesz na kolację, czy pójdziesz do sklepu i czy zmienisz pracę, a raczej nie wpłynie na życie przypadkowego mieszkańca Gabonu. Naprawdę duże zmiany o globalnym zasięgu dotyczą głównie polityków i podejmowanych przez nich decyzji, rzeczy związanych z ich życiem. Również inne znane osoby, sportowcy, muzycy, aktorzy, dzięki masowym mediom mogą oddziaływać i wpływać na zmiany znacznie większej liczby ludzi, niż jest to w stanie zrobić przeciętny zjadacz chleba. Choć nie ma dowodów na istnienie naszych odpowiedników w alternatywnej rzeczywistości, warto się zastanowić, jak wyglądałoby ich życie i co mogliby teraz robić. Bardziej szalone rozważania mogą nawet zahaczyć o potencjalny kontakt. Co jeśli doświadczając déjà vu, tak naprawdę mamy chwilowy przebłysk z umysłu naszego odpowiednika w alternatywnej rzeczywistości? A co jeśli podczas snu nie widzimy tak naprawdę zwykłego snu, a raczej doświadczamy historię z życia naszego odpowiednika? A hipotetycznie, mając możliwość wymiany, czy zamienilibyście się na jeden dzień na życie waszego odpowiednika, nie wiedząc, jak ono wygląda? Czy w ogóle możliwa byłaby wizyta lub kontakt z naszym odpowiednikiem? Wiele osób twierdzi, że gdyby miał możliwość cofnąć się w czasie i coś zmienić, to by to zmieniło. Czy jednak na pewno zdecydowalibyście się coś zmienić, wiedząc, że mogłoby to całkowicie zmienić wasz żywot? Myśl o tym, że gdzieś tam może istnieć twój odpowiednik prowadzący zupełnie inne życie, być może mając innych znajomych i hobby. Niewątpliwie działa na naszą wyobraźnię. Nawet jeśli tak nie jest, to do refleksji można skłonić to, jak drobna zmiana może diametralnie odmienić naszą egzystencję. Dlaczego istnieje coś, a nie nic? Wstając rano, z rzadka zastanawiamy się nad tym, dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje. Większość ludzi brnie przez życie, akceptując obecność wszechświata i starając się odnaleźć w nim swoje miejsce. A warto się jednak zastanowić, dlaczego coś w ogóle istnieje. Równie dobrze mogłoby przecież nic nie istnieć. Czy jednak możliwa byłaby sytuacja, w której nic by nie istniało? Pytania tego typu pojawiają się w obrębie kosmologii, matematyki, fizyki, religii oraz filozofii. Pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, jest często określane mianem pytania ostatecznego. Zastanówmy się zatem nad tym, dlaczego istnieje coś, a nie nic. Od tysięcy lat ludzie zmagali się z tajemnicą, dlaczego wszechświat w ogóle istnieje. Osobą, która jako pierwsza zadała pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, był jednak Gottfried Wilhelm Leibniz, polihistor, prawnik, filozof oraz matematyk. Wielu wcześniejszych myślicieli pytało, dlaczego nasz wszechświat jest taki, jaki jest, ale Leibniz poszedł o krok dalej, zastanawiając się, dlaczego wszechświat w ogóle istnieje. Pytanie jest trudne, ponieważ wydaje się przecież całkowicie możliwe, że nie byłoby niczego. Bez Ziemi, bez gwiazd, bez galaktyk, bez całego wszechświata. Leibniz uważał nawet, że nic byłoby prostsze i łatwiejsze. Gdyby nic w ogóle nie istniało, nie byłoby potrzebne żadne wyjaśnienie. Nie byłoby też w pobliżu nikogo, kto mógłby poprosić o wyjaśnienie. Leibniz uważał, że to, że istnieje coś, a nie nic, wymaga wyjaśnienia. Jak wskazywał, racja dostateczna znajduje się w substancji, która jest bytem koniecznym niosącym w sobie rację swojego istnienia. Wyjaśnienie, jakie zaproponował, jest takie, że Bóg chciał stworzyć wszechświat, najlepszy z możliwych, co sprawia, że Bóg jest prostym powodem, że istnieje coś, a nie nic. W latach po śmierci Leibnica, która nastąpiła w 1716 roku, jego wielkie pytanie nadal zajmowało filozofów i naukowców. Z czasem jednak wraz z coraz bardziej świeckim społeczeństwem, niewielu wskazywało na Boga jako na odpowiedź na to pytanie. Fizycy i kosmolodzy zaczęli wskazywać na różne hipotezy, zaś filozofowie powątpiewali nawet w zasadność samego pytania. Na początku posłuchajmy zatem kilku interesujących wypowiedzi filozofów. Słynny filozof David Hume argumentował na przykład, że chociaż spodziewamy się, że wszystko ma przyczynę z powodu naszego doświadczenia konieczności przyczyn, to jednak przyczyna może nie być konieczna w przypadku formowania się wszechświata, który jest poza naszym doświadczeniem. Filozof Brian Leftow argumentował, że pytanie może nie mieć wyjaśnienia przyczynowego, ponieważ każda przyczyna sama w sobie musi mieć przyczynę, lub wyjaśnienia warunkowego, ponieważ czynniki dające ewentualność muszą istnieć wcześniej.
Jeśli jednak odpowiedź istnieje, to musi być coś, co istnieje koniecznie. To znaczy coś, co po prostu istnieje, a nie jest czymś spowodowane. Filozof William Free twierdził z kolei, że jedyne dwie opcje, które mogą wyjaśnić istnienie, to to, że rzeczy albo zawsze istniały, albo też spontanicznie się pojawiały. W każdym z tych przypadków istnienie jest zatem faktem, dla którego nie ma przyczyny. W 1948 roku słynny filozof Bertrand Russell został zapytany, dlaczego jego zdaniem wszechświat w ogóle istnieje. Russell odpowiedział: powinienem powiedzieć, że wszechświat po prostu jest i to wszystko. Wszechświat byłby zatem tym, co filozofowie nazywają brutalnym faktem, czymś, na co nie ma wyjaśnienia. Russell nie twierdził, że ludzie nie wyjaśnili jeszcze, dlaczego istnieje coś, a nie nic, ale wskazał jedynie, że na to pytanie nie ma możliwego wyjaśnienia. Filozof Stephen Law powiedział natomiast, że pytanie może nie wymagać odpowiedzi, ponieważ jest próbą odpowiedzi na pytanie, które znajduje się poza kontekstem czasoprzestrzennym, z wnętrza otoczenia czasoprzestrzennego. Law porównuje to pytanie do pytania typu, co jest na północ od bieguna północnego. Ciekawie odniósł się do sprawy filozof Roy Sorensen, uważając, że dla wielu filozofów odpowiedź na to pytanie jest z natury niemożliwa, podobnie jak kwadratura koła, i nawet Bóg nie odpowiada na nie wystarczająco. Sorensen stwierdził: aby wyjaśnić, dlaczego coś istnieje, standardowo odwołujemy się do istnienia czegoś innego. Na przykład jeśli odpowiemy, jest coś, ponieważ projektant chciał, aby coś istniało, to nasze wyjaśnienie przyjmuje za pewnik istnienia projektanta. Jeśli wyjaśnienie nie może zaczynać się od jakiejś istoty, to trudno jest zrozumieć, jak jakiekolwiek wyjaśnienie jest możliwe. Niektórzy filozofowie uważają, że pytanie narzuca niemożliwe do wyjaśnienia żądanie, a mianowicie wydedukowanie istnienia czegoś bez żadnych przesłanek egzystencjonalnych. Z kolei B.D. Randl zastanawia się, czy nic mogłoby w ogóle istnieć. Po rozważaniach filozofów, teraz posłuchajmy zatem, co w tej sprawie mają nam do powiedzenia fizycy oraz kosmolodzy. Jak wiemy, dominujący model zakłada, że wszechświat powstał z osobliwości w Wielkim Wybuchu. Podczas Wielkiego Wybuchu powstał czas oraz przestrzeń, wypełniona określoną ilością energii i materii. Fizycy zastanawiają się, co mogło spowodować Wielki Wybuch, lub też czy w ogóle cokolwiek wcześniej istniało. Kosmolog Stephen Hawking twierdził, że ponieważ wydarzenia przed Wielkim Wybuchem nie mają konsekwencji obserwacyjnych, to równie dobrze można je wyciąć z teorii i powiedzieć, że czas rozpoczął się wraz z Wielkim Wybuchem. Inni fizycy uważają z kolei, że Wielki Wybuch nie był początkiem czasu, ale raczej momentem symetrii. W tym pomyśle przed Wielkim Wybuchem istniał inny wszechświat, identyczny jak ten, ale z entropią rosnącą ku przeszłości zamiast ku przyszłości. Pokrewny model wielkiego odbicia sugeruje zaś, że może istnieć nieskończona liczba wielkich wybuchów, kiedy wszechświat się rozszerza, kurczy i ponownie rozszerza. Wielki wybuch mógł być także efektem zderzenia się wszechświatów w hipotetycznym wieloświecie. Astrofizyk Brian Koberlein opisał zaś model, który eliminuje początkową osobliwość i przewiduje, że wszechświat nie miał początku, ale istniał zawsze jako rodzaj potencjału kwantowego, zanim rozpadł się w stan gorącego, gęstego stanu Wielkiego Wybuchu. Z kolei fizyk Peter Linz podważa adekwatność pytania o to, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, wskazując, że gdyby wszechświat nie miał punktu początkowego, to jego nieistnienie mogłoby nigdy nie być opcją. Prawdopodobnie najciekawsza koncepcja zakłada zaś, że wszechświat po prostu powstał z niczego bez żadnego celu. Kontrowersyjna odpowiedź brzmi, że cały wszechświat od ognistej kuli Wielkiego Wybuchu po usiany gwiazdami kosmos, który teraz zamieszkujemy, powstał z niczego. To musiało się stać, ponieważ jak wskazuje fizyk noblista Frank Wilczek, nic jest z natury niestabilne. Kosmolodzy, tacy jak Stephen Hawking i Lawrence Krauss,
przedstawili wyjaśnienia, które opierają się na mechanice kwantowej, mówiąc, że w stanie próżni kwantowej spontanicznie powstaną wirtualne cząstki bąbelki czasoprzestrzeni, a zarazem cały wszechświat. Ten pomysł może brzmieć dosyć osobliwie. Fizycy twierdzą jednak, że wynika to naturalnie z dwóch najpotężniejszych i najbardziej udanych teorii naukowych – mechaniki kwantowej oraz ogólnej teorii względności. Mechanika kwantowa mówi nam, że nie ma czegoś takiego jak pusta przestrzeń. Nawet najdoskonalsza próżnia jest w rzeczywistości wypełniona kłębiącym się obłokiem cząstek i antycząstek, które rozbłyskują i niemal natychmiast znikają w nicość. Te tak zwane wirtualne cząstki nie trwają wystarczająco długo, aby można je było obserwować bezpośrednio, ale wiemy, że istnieją dzięki ich efektom. Jak wiemy, teoria względności bardzo różni się od mechaniki kwantowej. Jak dotąd nikomu nie udało się połączyć płynnie tych dwóch teorii. Gdy teoria kwantowa zostanie zastosowana do przestrzeni w najmniejszej możliwej skali, sama przestrzeń staje się niestabilna. Zamiast pozostać idealnie gładką i ciągłą, przestrzeń i czas destabilizują się, mieszając i pieniąc się w pianę bąbelków czasoprzestrzeni. Innymi słowy, małe bąbelki przestrzeni i czasu mogą tworzyć się spontanicznie. Lorenz Krauss wskazuje, że jeśli przestrzeń i czas są skwantowane, mogą podlegać fluktuacjom. Nie tylko cząstki i antycząstki mogą zatem wskakiwać i wyskakiwać z nicości. Bańki czasoprzestrzeni mogą zrobić dokładnie to samo. Jego zdaniem, bańka, która by się pojawiła, nie byłaby skazana na ponowne zniknięcie w mgnieniu oka. Bańka mogłaby przetrwać dzięki kosmicznej inflacji. Teoria inflacji sugeruje, że w bezpośrednim następstwie wielkiego wybuchu wszechświat rozszerzał się znacznie szybciej niż później. Pomysł jest taki, że ułamek sekundy po wielkim wybuchu kwantowy bąbel kosmosu rozszerzył się zdumiewająco szybko. W niewiarygodnie krótkiej chwili zmienił się z mniejszego niż jądro atomu do rozmiaru ziarenka piasku. Kiedy ekspansja w końcu zwolniła, pole siłowe, które ją napędzało, zostało przekształcone w materię i energię, które wypełniają dzisiaj cały wszechświat. Mechanika kwantowa mówi nam, że nic jest z natury niestabilne, więc początkowy skok od niczego do czegoś mógł być nieunikniony. Wtedy powstała maleńka bańka czasoprzestrzeni, mogła rozrosnąć się w ogromny, ruchliwy wszechświat dzięki inflacji. Jak ujmuje to Krauss, prawa fizyki, tak jak je rozumiemy, sprawiają, że jest niezwykle prawdopodobne, że wszechświat powstał z niczego. Bez przestrzeni, bez czasu, bez cząstek, z niczego. Dlaczego zatem istnieje raczej coś niż nic? Cóż, na to pytanie istnieje cała masa odpowiedzi. Dla jednych odpowiedzią będzie Bóg, a dla innych zwykły przypadek. Część wyjaśnień uważa, że zadawanie pytań tego typu jest nieuzasadnione. Część wyjaśnień sugeruje, że nie może istnieć nic, lub też, że nic jest niestabilne, a zatem coś musi istnieć. Każdy z nas jest kowalem własnego losu. Warto się jednak zastanowić, czy nasza egzystencja jest tylko losowym zdarzeniem, czy też może wszechświat od początku jest dostrojony do powstania życia. Charakterystyka wszechświata jako precyzyjnie dostrojonego sugeruje, że występowanie życia w kosmosie jest bardzo wrażliwe na wartości pewnych podstawowych stałych fizycznych. Gdyby bowiem wartości któregokolwiek z dowolnych parametrów w teoriach fizycznych tylko nieznacznie różniły się od obserwowanych, wówczas ewolucja wszechświata przebiegałaby zupełnie inaczej, a życie mogłoby nigdy nie powstać. Od zarania dziejów ludzie zastanawiali się nad swoim przeznaczeniem. Wszechświat wydaje nam się być wyłączony z tego typu rozważań. Część naukowców uważa jednak, że wszechświat od początku mógł być dostrojony do powstania życia. W 1961 roku fizyk Robert Dick stwierdził, że pewne siły w fizyce, takie jak grawitacja i elektromagnetyzm, muszą być doskonale dostrojone, aby życie mogło zaistnieć we wszechświecie. W 1984 roku kosmolog, matematyk i astrofizyk Fred Hoyle wydał książkę pod tytułem Inteligentny Wszechświat. Hoyle stwierdził w niej, że lista pozornych przypadków o niebiologicznej naturze
bez których nie mogłoby istnieć życie oparte na węglu, a więc i ludzkie życie, jest bardzo długa i imponująca. Fizyk Paul Davies wskazuje, że obecnie pomiędzy fizykami i kosmologami panuje powszechna zgoda, że wszechświat jest pod wieloma względami dostrojony do elementów budulcowych i środowisk, których wymaga życie. Założeniem twierdzenia o dostrojonym wszechświecie jest to, że niewielka zmiana kilku stadii fizycznych spowodowałaby, że wszechświat byłby radykalnie inny. Kosmolog Stephen Hawking w książce Krótka historia czasu zaznaczył, że prawa nauki, jakie znamy, zawierają wiele podstawowych liczb, takich jak wartość ładunku elektrycznego elektronu czy stosunek mas protonu do elektronu, a wartości tych liczb wydają się być bardzo precyzyjnie dostosowane, aby umożliwić rozwój życia. Precyzyjne sformułowanie idei utrudnia fakt, że nie wiemy jeszcze, ile jest niezależnych stajek fizycznych. Standardowy model fizyki cząstek elementarnych ma 25 dowolnie regulowanych parametrów, a ogólna teoria względności ma jeszcze jeden stałą kosmologiczną, o której wiadomo, że jest nie zerowa, ale ma bardzo małą wartość. Jako że fizycy nie opracowali jeszcze udanej teorii grawitacji kwantowej, nie ma znanego sposobu połączenia mechaniki kwantowej, od której zależy model standardowy, z ogólną teorią względności. Bez znajomości tej pełniejszej teorii niemożliwe jest definitywne obliczenie liczby naprawdę niezależnych stajek fizycznych. Naukowcy wskazują jednak na kilka interesujących wartości, które gdyby były nieznacznie inne, nie pozwoliłyby na powstanie życia. Kosmolog Martin Rees w książce Tylko 6 liczb głębokie siły, które kształtują wszechświat, formułuje precyzyjne dostrojenie wszechświata w kategoriach następujących 6 bezwymiarowych stajek fizycznych. D. Liczba wymiarów przestrzennych w czasoprzestrzeni wynosząca 3. Rees twierdzi, że życie nie mogłoby istnieć, gdyby istniały 2 lub 4 wymiary przestrzeni. Omega, powszechnie znana jako parametr gęstości, to znaczenie grawitacji i energii ekspansji we wszechświecie. Jest to stosunek gęstości masy wszechświata do gęstości krytycznej i wynosi w przybliżeniu 1. Gdyby grawitacja była zbyt silna w porównaniu z ciemną energią i początkową ekspansją metryczną, wszechświat zapadłby się, zanim w ogóle powstałoby życie. Z kolei, gdyby grawitacja była zbyt słaba, nie powstałyby żadne gwiazdy. N. Stosunek siły elektromagnetycznej do siły grawitacyjnej między parą protonów w przybliżeniu wynosi 10 do potęgi 36. Według Reesa, gdyby był znacznie mniejszy, mógłby istnieć tylko mały i krótkotrwały wszechświat. Epsilon, miara wydajności jądrowej syntezy wodoru z helem, wynosi 0,007. Kiedy 4 nukleony łączą się w hel, 0,007, czyli 0,7% ich masy jest przekształcane w energię. Gdyby epsilon wynosił 0,006, nie byłoby innych pierwiastków. Wodór nie mógłby się bowiem połączyć w hel, a gwiazdy nie mogłyby ugotować węgla, żelaza, złożonej chemii ostatecznie nas. Według Reesa, gdyby epsilon był wyższy niż 0,008, nie istniałby wówczas żaden wodór. Oddziaływania silne byłyby wystarczająco silne, aby przezwyciężyć odpychanie elektryczne 2 protonów, a 2 protony mogłyby się ze sobą łączyć. Miały to miejsce we wczesnym okresie życia wszechświata, tak że cały wodór zostałby zużyty bardzo wcześnie. Nie byłoby zatem wodoru, który mógłby zasilać przyszłe gwiazdy. Co więcej, woda H2O nigdy nie mogłaby istnieć, a zatem nie byłoby życia, jakie znamy. Q reprezentuje amplitudę złożonych nieregularności lub zmarszczek w rozszerzającym się wszechświecie, które powodują wzrost takich struktur jak planety i galaktyki. Jest to stosunek energii grawitacyjnej do ekwiwalentu energii i masy wynoszący około 10 do potęgi -5. Jeśli stosunek byłby za mały, nie mogłyby powstać żadne gwiazdy. Wszechświat byłby tylko martwą chmurą zimnego gazu. Gdyby zaś ten stosunek był większy, wielkie bruje materii skondensowałyby się w ogromne czarne dziury. Taki wszechświat byłby tak gwałtowny, że nie przetrwałyby żadne gwiazdy ani układy słoneczne. Lambda, powszechnie znana jako stała kosmologiczna.
W jednostkach Plancka 10 do potęgi minus 122. Jest tak mała, że nie ma znaczącego wpływu na struktury kosmiczne o średnicy mniejszej niż miliard lat świetlnych. Nieco większa wartość stai kosmologicznej spowodowałaby jednak ekspansję przestrzeni kosmicznej na tyle szybko, że gwiazdy i inne struktury astronomiczne nie byłyby w stanie się uformować. Ries zaznacza, że gdyby którakolwiek z tych liczb różniła się nawet w najmniejszym stopniu, nie byłoby wówczas gwiazd, złożonych pierwiastków i nie byłoby życia. Jeszcze jednym ciekawym przykładem jest tak zwany stan Hoyla. Fred Hoyle przewidział, że jądro izotopu węgla 12 musi mieć stan wzbudzony o energii 7,65 megaelektronowoltów. Potwierdziły to eksperymenty przeprowadzone na Uniwersytecie w Caltech. Za powstaniem węgla 12 stoi potrójny proces alfa, kiedy to dwa jądra helu łączą się w jądro berylu, po czym jądro berylu zderza się z jądrem helu. Chociaż wydajność i prawdopodobieństwo tego procesu są nikłe, to jednak we wszechświecie występuje bardzo dużo węgla. Fred Hoyle uznał obfitość węgla za jeden z elementów tego, że wszechświat jest dostrojony. Gdyby poziom energii stanu był niższy niż 7,3 lub większy niż 7,9 megaelektronowoltów, to oznaczałoby to niewystarczającą ilość węgla do podtrzymania życia. Jak zatem widzimy, wszechświat wydaje się mieć idealne warunki do powstania życia. Zaproponowano różne wyjaśnienia tego rzekomego dostrojenia. Niektóre wyjaśnienia dostrojenia są naturalistyczne. Precyzyjne dostrojenie może być iluzją. Bardziej fundamentalna fizyka może wyjaśnić pozorne precyzyjne dostrojenie parametrów fizycznych w naszym obecnym rozumieniu poprzez ograniczenie możliwych wartości takich parametrów. Kosmolog Lawrence Krauss, wskazując na historię fizyki, zaznacza, że pewne wielkości wydawały się kiedyś niewytłumaczalne i precyzyjnie dostrojone, ale kiedy zostały lepiej zrozumiane, już się takie nie wydawały. Być może teoria wszystkiego byłaby w stanie wyjaśnić podstawowe przyczyny widocznego dostrojenia w każdym parametrze. W miarę rozwoju współczesnej kosmologii pojawiały się różne hipotezy, które nie zakładają ukrytego porządku. Jedną z takich hipotez jest istnienie multiwszechświata, gdzie postuluje się, że fundamentalne stoje fizyczne mają różne wartości poza naszym własnym wszechświatem. Zgodnie z tą hipotezą oddzielne części rzeczywistości miałyby zupełnie inne cechy. W tym założeniu tylko te wszechświaty o fundamentalnych stałych sprzyjających życiu, takie jak nasz, mogłyby zawierać formy życia zdolne do obserwowania wszechświata i rozważenia kwestii precyzyjnego dostrojenia. To jednak tylko czyste prawdopodobieństwo. Istniałaby bowiem nieskończona liczba wszechświatów bez życia, nie wydające się jako dostrojone. Życie mogłoby ewoluować tylko w mniejszości wszechświatów. Jeśli nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu, z których każdy ma inne staje fizyczne, nie powinno dziwić, że znajdujemy się we wszechświecie sprzyjającym inteligentnemu życiu. Martin Rees podaje analogię do sklepu z ubraniami. Jeśli w sklepie istnieje duży zapas odzieży, nie dziwi cię znalezienie pasującego garnituru. Jeśli istnieje wiele wszechświatów, z których każdy rządzi się innymi zestawami liczb, to będzie istniał także taki, w którym będzie odpowiedni zestaw liczb do powstania życia. Stephen Hawking oraz Thomas Hertog zaproponowali, że warunki początkowe wszechświata składały się z superpozycji wielu możliwych warunków początkowych, z których tylko niewielka część przyczynia się do warunków, które dzisiaj widzimy. Według ich teorii nieuniknione jest, że znajdziemy dostrojone stałe fizyczne naszego wszechświata, ponieważ obecny wszechświat wybiera tylko te przeszłe historie, które doprowadziły do obecnych warunków. Warto zauważyć, że niektóre formy argumentów dostrojonego wszechświata na temat powstawania życia zakładają, że możliwe są tylko formy życia oparte na węglu. Takie założenie nazywane jest szowinizmem węglowym. Możliwa jest bowiem alternatywna biochemia oparta na innych pierwiastkach, o czym rozmawialiśmy niegdyś w osobnym filmie. Jedna z hipotez głosi, że wszechświat mógł zostać zaprojektowany przez zaawansowaną cywilizację pozaziemską. Tak wskazuje na przykład astrofizyk John Gribbin, który uważa, że zaawansowana cywilizacja mogła celowo stworzyć dostrojony wszechświat w innej części multiwszechświata
i że ta cywilizacja mogła spowodować wielki wybuch. Kosmolog Alan Goff uważa, że z czasem wraz z postępem naukowym także ludzie będą w stanie tworzyć nowe wszechświaty. To implikuje, że poprzednie inteligentne istoty mogły wygenerować nasz wszechświat. Ta idea prowadzi jednak do możliwości, że projektanci tego typu sami są wytworem procesu ewolucyjnego we własnym wszechświecie, który w związku z tym sam musi być w stanie podtrzymywać życie. To z kolei rodzi pytanie, skąd pochodzi tamten wszechświat, prowadząc do kolejnego pytania, skąd pochodziłby jeszcze wcześniejszy wszechświat, co prowadzi do nieskończonego cofania się w poszukiwaniu oryginalnego, niedostrojonego wszechświata. Naturalnie, jak zwykle w przypadkach tego typu, osoby religijne uważają, że dostrojenie wszechświata może być dowodem na istnienie Boga lub Stwórcy. Ich zdaniem dostrojenie jest zbyt niezwykłe, aby uznać to wyłącznie za przypadek. Musimy jednak pamiętać, że dostrojenie wszechświata pozostaje niepewne. Przekonanie, że obserwowane wartości wymagają wyjaśnienia, zależy bowiem od założeń dotyczących tego, jakie wartości są w ogóle prawdopodobne lub w pewnym sensie naturalne. Profesor filozofii Theodor Drensch uważa, że to tylko i wyłącznie liczby. Profesor twierdzi, że bezsensowne jest rozmyślanie nad ideą, że nasz przyjazny dla życia wszechświat jest jedynym w swoim rodzaju. Jak to ujął Drensch, jakakolwiek kombinacja stajek fizycznych może istnieć i byłaby wówczas jedyna w swoim rodzaju. Konkludując temat, Martin Rees pokusił się o następujące spostrzeżenie. Jak zaznacza, przypuśćmy, że stoisz przed plutonem egzekucyjnym. Tak się akurat zdarzyło, że wszyscy chybiają. Możesz wówczas powiedzieć, cóż, gdyby wszyscy nie spudowali, nie byłoby mnie tutaj, żeby się tym martwić. Zdaniem Reesa wciąż jest to jednak coś zaskakującego, coś, czego nie można łatwo wyjaśnić. Jego zdaniem to coś, co wymaga wyjaśnienia. Właśnie widzimy bliżej nieokreślone drzewo. Pozornie wydaje się, że widzimy je bezpośrednio, dokładnie tak jak wygląda. Nauka mówi nam jednak, że dzieje się coś zupełnie innego. Światło wpadające do oka wyzwala reakcje chemiczne w siatkówce, które wytwarzają impulsy elektrochemiczne, które z kolei przemieszczają się wzdłuż aksonów do mózgu. Mózg analizuje otrzymywane dane, a następnie tworzy własny obraz tego, co tam jest. Mamy wtedy doświadczenie widzenia drzewa. Ale to, czego naprawdę doświadczamy, to nie samo drzewo, tylko obraz, który pojawia się w naszym umyśle. Ten przykład odnosi się do wszystkiego, czego doświadczamy. Wszystko, co znamy, postrzegamy i sobie wyobrażamy. Każdy kolor, dźwięk, odczucie, każda myśl i każde uczucie jest formą pojawiającą się w naszym umyśle. To wszystko jest kreacją świadomości. A rozważmy nasze doświadczenie na przykład z kolorem zielonym. W świecie fizycznym istnieje światło określonej częstotliwości, ale samo światło nie jest zielone. Podobnie jak impulsy elektryczne, które są przesyłane z oka do mózgu. Nie ma tam żadnego koloru. Zieleń, którą widzimy, jest cechą pojawiającą się w umyśle w odpowiedzi na tę częstotliwość światła. Istnieje tylko jako subiektywne doświadczenie w naszym umyśle. To samo dotyczy również dźwięku. Kiedy słyszymy muzykę, dźwięk, który słyszymy, to jakość pojawiająca się w umyśle. W świecie zewnętrznym nie ma dźwięku jako takiego, tylko wibrujące cząsteczki powietrza. Analogicznie zapach róży czy lawendy nie istnieje bez doświadczającego umysłu, tylko molekuły o określonym kształcie. To samo dotyczy trwałości, której doświadczamy w materii. Nasze doświadczenie świata zakłada, że obserwowana rzecz sama w sobie musi być solidna. Wraz z rozwojem teorii kwantowej fizycy odkryli jednak, że nawet cząstki subatomowe są dalekie od ciała stałego. Nasze pojęcie materii jako substancji stałej jest, podobnie jak kolor zielony, cechą pojawiającą się w świadomości. To, czego nasze zmysły pozwalają nam doświadczać, może nie odzwierciedlać tego, co faktycznie istnieje. Pozornie każdemu z nas wydaje się, że doskonale postrzegamy rzeczywistość. Wewnątrz naszej głowy jest żywy obraz, świat wokół nas pełen dźwięków, zapachów, kolorów i przedmiotów. Myśl o tym, że to wszystko może być złudne, wydaje się dosyć niepokojąca.
jak czytamy w artykule w New Scientist. W pewnym sensie jest oczywiste, że subiektywne doświadczenie nie może być całą rzeczywistością. My ludzie, w przeciwieństwie do np. pszczół, zwykle nie widzimy światła ultrafioletowego. Nie wyczuwamy pola magnetycznego Ziemi w przeciwieństwie do żółwi, robaków i wilków. Jesteśmy głusi na wysokie i niskie tony, odgłosy, które słyszą inne zwierzęta, a mamy także stosunkowo słaby węch. Inne istoty, spoglądając na dokładnie ten sam obiekt, mogą widzieć lub słyszeć coś zupełnie innego. Co więcej, nasz mózg przedstawia nam wyłącznie migawkę. Gdyby nasze zmysły dostrzegły każdy szczegół, bylibyśmy przytłoczeni. Mazwita Chirimuta z Uniwersytetu w Pittsburghu zadaje proste pytanie. Czy zauważyłeś, kiedy ostatnio mrugałeś, albo kiedy ostatnio widziałeś tę chudą wypukłość zwaną twoim nosem, która jest zawsze w twoim polu widzenia? Prawdopodobnie nie, ponieważ twój mózg edytuje takie wydarzenia. Wiele z tego, co robią nasze zmysły, przypomina kompresję danych, upraszczanie, aby móc funkcjonować. W rzeczywistości większość tego, co widzisz, jest wyłącznie iluzją. Nasze oczy nie widzą wszystkiego, ale wychwytują przebłyski świata zewnętrznego, pomiędzy szybkimi ruchami zwanymi sakadami. Podczas tych czynności jesteśmy skutecznie ślepi, ponieważ mózg nie przetwarza tych informacji, które pojawiają się, kiedy się wydarzą. Nasz mózg jest zamknięty w ciemności i ciszy w solidnej obudowie czaszki. Nie ma bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego, a więc opiera się na informacjach, które docierają do niego za pomocą kilku kabli elektrycznych z naszych narządów zmysłu. Nasze oczy odbierają informacje o długościach fal promieniowania elektromagnetycznego. Nasze uszy wykrywają wibracje cząsteczek powietrza. A nasze nosy i usta wykrywają lotne cząsteczki, których doświadczamy jako zapachy i smaki. Przez złożone procesy, które rozumiemy jedynie częściowo, mózg integruje te niezależne dane wejściowe w jednolitą świadomość. Istotne pytanie brzmi zatem tak. Jak dobrze ten subiektywny obraz wewnętrzny reprezentuje obiektywną rzeczywistość? Jest to kontrowersyjne pytanie, często dyskutowane przez filozofów oraz fizyków. Co bowiem w ogóle rozumiemy przez obiektywną rzeczywistość? Nie można widzieć nic o obiektywnej rzeczywistości bez angażowania percepcji oraz myśli. Stąd też niektórzy naukowcy uważają, że nie ma tak naprawdę twardej granicy pomiędzy rzeczywistością obiektywną a rzeczywistością subiektywną. Inne zwierzęta prawdopodobnie doświadczają własnych wersji rzeczywistości. Ta logika odnosi się również do rzeczywistości przedstawianej przez naukę. Chirimuta zaznacza, że świat opisany przez fizykę jest też jak inna interpretacja oparta na pomiarach dokonywanych za pomocą instrumentów naukowych, które ujawniają właściwości i procesy, których ludzkie zmysły nie mogą same uchwycić. Inni idą nawet dalej i twierdzą, że nic co postrzegamy nie przypomina rzeczywistości i że tak naprawdę nie byłoby pomocne, aby zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, ponieważ jest to niemożliwe. Psycholog Donald Hoffman zaznacza, że nie widzimy nic z rzeczywistości. Jak dodaje, nasz mózg i system sensoryczny tworzą razem interfejs użytkownika, który po prostu upraszcza złożoność świata. W taki sam sposób, w jaki ikony na ekranie smartfona są narzędziami do obsługi podstawowych obwodów gadżetu. Wszystko, co widzimy, może tak naprawdę być abstrakcyjną strukturą danych dla czegoś, co nawet nie istnieje w przestrzeni i w czasie. Nasze świadome doświadczenia rzeczywistości może w niczym nie przypominać rzeczywistości. Jednak być może inni ludzie przynajmniej dzielą z nami taką samą złudną percepcją. Wydaje się, że jest to rozsądne założenie. Wszyscy ludzie mają bowiem mniej więcej takie same mózgi oraz zmysły. A kiedy mówimy o naszych świadomych doświadczeniach, wydaje się, że wszyscy jesteśmy na tej samej stronie. Jednak w istocie nie możemy być tego pewni. Jak wskazują najwybitniejsi filozofowie oraz fizycy, jedynym sposobem, w jaki wiesz, że istniejesz jako świadoma istota, jest doświadczenie własnej świadomości. Natura, a nawet egzystencja świadomości innych ludzi jest zamkniętą księgą. W momencie, w którym nie jesteśmy w stanie uchwycić natury rzeczywistości, trudno jest bowiem rozstrzygnąć, że istnieje cokolwiek innego poza naszą świadomością.
Ten pogląd, znany jako solipsyzm, wywodzi się jeszcze ze starożytnej Grecji. Solipsyzm zakłada, że jedyne co na pewno istnieje, to wyłącznie nasz umysł. Solipsyzm utrzymuje, że wiedza o czymkolwiek poza własnym umysłem jest niepewna. Świat zewnętrzny oraz inne umysły nie mogą być poznane i udowodnione i mogą nie istnieć poza naszym umysłem. Cała rzeczywistość byłaby jedynie zbiorem subiektywnych wrażeń. Wszystkie obiekty, ludzie i tak dalej, których doświadcza jednostka, mogą być tylko częściami jej umysłu. Jak czytamy w artykule w Scientific American, technicznie rzecz biorąc, solipsyzm jest skrajną formą sceptycyzmu. Utrzymuje, że jesteś jedyną świadomą istniejącą istotą. Kosmos powstał, kiedy stajesz się świadomy i zniknie, kiedy umrzesz. Choć wydaje się to szalone, to opiera się na brutalnym fakcie. Każdy z nas jest zamknięty w nieprzepuszczalnej celi więziennej subiektywnej świadomości. Nie mamy sposobu, aby sprawdzić, że nie jesteśmy jedyną istniejącą istotą. Daniel Cosins na łamach New Scientist zaznacza, że sugestia, iż tworzymy rzeczywistość, brzmi niczym połączenie arogancji oraz absurdu. W jakiej wypaczonej wersji rzeczywistości rzeczywistość mogłaby istnieć wyłącznie dzięki nam? A jednak, jeśli spędzamy czas na rozważeniu teorii kwantowej, trudno uciec od idei, że świat staje się poniekąd realny, kiedy na niego patrzymy. Punktem wyjścia jest osobliwy fakt, że obserwacja wydaje się odgrywać kluczową rolę w przekształcaniu niejednoznacznego świata kwantowego w obraz, który znamy jako rzeczywistość klasyczną. To wszystko prowadzi do wielu pytań o to, skąd tak naprawdę wiemy, co istnieje, a co nie istnieje. Być może my, ludzie, tworzymy rzeczywistość, która rozgrywa się wyłącznie w naszych głowach. Kiedy twórcy mechaniki kwantowej po raz pierwszy podnieśli ideę, że tworzymy rzeczywistość w małej skali, Albert Einstein dobitnie zapytał, czy w takim razie można by powiedzieć, że księżyc znika, kiedy odwracamy się do niego plecami. Jak podkreślał tuż przed śmiercią, zakłada się, że rzeczywisty świat istnieje niezależnie od jakiegokolwiek aktu percepcji. Jednak nie wiemy, czy faktycznie tak jest. Przypominają się bowiem proste pytania, nad którymi czasami się głowimy. Na przykład, czy jeśli drzewo spada w lesie i nie ma nikogo, kto mógłby je usłyszeć, to czy w ogóle wydaje dźwięk? Czy jeśli siedzimy w swoim pokoju, to czy nasza kuchnia istnieje bez obserwacji oraz percepcji? Czy może istnieje dopiero wtedy, kiedy do niej wejdziemy? Skąd w ogóle wiemy, że światło świeci w lodówce, kiedy ją zamykamy? Czy cokolwiek w ogóle istnieje bez obserwatora? W filozofii istnieje kilka sceptycznych hipotez, które sugerują, że rzeczywistość może bardzo różnić się od tego, co o niej myślimy. Popularna hipoteza symulowanej rzeczywistości sugeruje, że możemy znajdować się w symulacji komputerowej albo rzeczywistości wirtualnej. Wszystko, co postrzegamy, byłoby zatem generowane przez superkomputery, a prawdziwa rzeczywistość znajdowałaby się we wszechświecie istot, które stworzyły naszą symulację. Jednak fizycy oraz filozofowie podnoszą zarzut, że określenie prawdziwa rzeczywistość może również odnosić się do rzeczywistości wewnątrz symulacji. Jak wskazuje filozof Prescott Green, nawet jeśli jesteśmy w symulacji, to nie sprawia to, że nasza przeżywana rzeczywistość jest mniej realna. To po prostu zmienia niektóre metafizyczne przekonania o wszechświecie. Nie zmienia to faktu, że na przykład siedzimy przy stole jedząc kebab. Zmienia to, z czego ostatecznie wykonany jest stół. Zamiast kwarków byłyby to bity. Nie jest to dalekie od niektórych wyobrażeń o fundamentalnej naturze rzeczywistości, które proponują, że wszechświat na swoim najbardziej podstawowym poziomie składa się z informacji. Jak wskazuje Green, nawet jeśli jesteśmy w symulacji, nie sprawia to, że nasza przeżywana rzeczywistość jest mniej realna. Z kolei hipoteza mózgu w naczyniu zakłada, że ktoś może być bezcielesnym mózgiem, trzymanym przy życiu w naczyniu i karmionym fałszywymi sygnałami zmysłowymi przez szalonego naukowca. Co więcej, skoro mózg w naczyniu nie miałby możliwości poznania, że jest mózgiem w naczyniu,
to nie można udowodnić, że nie jesteśmy mózgiem w naczyniu. To by oznaczało, że rzeczywistość istnieje tylko w naszych głowach. Słynny filozof Bertrand Russell opisał z kolei tak zwaną hipotezę 5 minut. Russell, który zawsze posiadał oryginalne pomysły, wysunął hipotezę, która sugeruje, że wszechświat powstał zaledwie 5 minut temu od zera, włączając w to ludzką pamięć oraz wszystkie inne ślady historii. W tym scenariuszu zdarzenie, które pamiętasz, niekoniecznie musiało mieć miejsce. O ile struktury molekularne pamięci zostały wprowadzone również 5 minut temu, tworząc w ten sposób iluzję, że to się w ogóle wydarzyło. Hipoteza Russella to powszechnie używany przykład tego, jak można zachować skrajny filozoficzny sceptycyzm w odniesieniu do pamięci oraz zaufania do dowodowo wywiedzionej chronologii historycznej. Nie można by oczywiście udowodnić, że ta hipoteza jest błędna i wszechświat jest starszy niż 5 minut. Inna fascynująca hipoteza to tak zwany argument snu. Ta hipoteza nawiązuje do tego, że podczas snu ludzie najczęściej nie zdają sobie w ogóle sprawy, że znajdują się we śnie. To zachęciło filozofów do rozważenia, czy człowiek przypadkiem nie jest w ciągłym śnie, a nie obudzony w rzeczywistości. Innymi słowy, skąd tak naprawdę wiesz, że aktualnie nie śpi? W Azji argument ten jest znany jako Zhuangzi śnił, że jest motylem. Nawiązuje on do pewnej nocy, podczas której Zhuangzi śnił, iż jest beztrosko latającym motylem. Po obudzeniu się zaczął rozważać, jak może on określić, czy jest aktualnie człowiekiem, który właśnie się obudził, czy też może motylem, który właśnie zaczął śnić, iż jest człowiekiem. Ta metafora jest również znana jako tak zwany wielki sen. Argument snu zakłada, że rzeczywistość jest nie do odróżnienia od snu. Jeśli się nad tym zastanowimy, to w istocie jest to fascynująca hipoteza. Tutaj każdy z widzów sam musi mieć własne doświadczenia ze snami. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć jedynie tyle, że czasami sny wydają mi się tak bardzo rzeczywiste, że po obudzeniu trudno jest mi uwierzyć, że realne jest to, że właśnie leżę obudzony w łóżku, a nie ta niezwykła historia, w której przed chwilą brałem udział w moim śnie. Co więcej, czasami po chwilowym przebudzeniu, historia ze snu ma ciąg dalszy, zupełnie tak jakby czekała na wznowienie. Skąd właściwie możesz wiedzieć, że moment, w którym oglądasz teraz ten film, nie jest jedynie snem? Czy możemy w ogóle być pewni, że rzeczywistość rozgrywa się teraz, a nie podczas snu? Kto wie, być może całe nasze życie jest jedynie snem, a moment śmierci to chwila, w której się z niego wybudzamy w bazowej rzeczywistości. Nasza świadomość wciąż pozostaje jedną z największych tajemnic nauki. Trudno jest mieć pewność, że istnieje cokolwiek innego poza naszą świadomością. Skąd właściwie mielibyśmy wiedzieć, że nasi znajomi czy różne obiekty naprawdę istnieją, a nie są tylko projekcją w naszym umyśle? Trudno jest nam wyrokować, że z pewnością musi istnieć jakaś obiektywna rzeczywistość, bez względu na to, czy i kto na nią patrzy. Trudno jest mieć pewność, że wszystko, czego doświadczamy, nie rozgrywa się wyłącznie w naszych głowach. Trudno jest stwierdzić, czy rzeczywistość jest rzeczywista, czy też może raczej doświadczamy nierzeczywistej rzeczywistości. Ostatecznie jednak można by powiedzieć, że bez względu na to, jaka jest ta rzeczywistość i jaka jest jej nierzeczywista natura, to nie zmienia to faktu, że to, czego na co dzień doświadczamy, wydaje nam się po prostu rzeczywiste. Jak widzicie, w końcu nadszedł ten uroczysty moment, w którym opuściłem piwnicę. Każdy z Was może się ze mną utożsamiać. Kiedy wychodzimy na świeże powietrze, trudno nie wpaść w zachwyt nad otaczającą nas rzeczywistością. Jednak, co jeśli to, na co patrzymy, w rzeczywistości jest jedynie symulacją?
Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie myśl o przebywaniu w symulacji wydaje się nieco niepokojąca. Musimy zatem zastanowić się nad jedną bardzo istotną kwestią. Czy istnieje możliwość wydostania się z symulacji? Każdy z nas słyszał o hipotezie symulacji. Propozycja jest taka, że cała obecna egzystencja, którą ludzie znają, w tym Ziemia i reszta wszechświata, może w rzeczywistości być sztuczną symulacją taką jak symulacja komputerowa. Hipoteza symulacji ma pokaźne grono zwolenników. Entuzjaści, tacy jak na przykład Elon Musk, wskazują zwykle na szybki rozwój gier komputerowych. Ich zdaniem, mając na uwadze progres technologiczny, podążamy trajektorią, w której w końcu będziemy posiadali gry, które będą nie do odróżnienia od rzeczywistości. Zdaniem Muska, jeśli ludzkość w przyszłości będzie w stanie stworzyć wiele symulowanych rzeczywistości, to statystycznie rzecz biorąc, bardzo prawdopodobne jest to, że sami tkwimy w symulacji. Fizyk i kosmolog Max Tegmark wskazuje z kolei na ścisłe prawa i reguły fizyki jako możliwy dowód na to, że żyjemy w grze wideo. Jego zdaniem na przykład prędkość światła może reprezentować ograniczenie prędkości przesyłania informacji w sieci naszej symulacji. Entuzjaści wymieniają również efekt obserwatora, czyli sytuację, w której obserwacja wprowadza zmianę do zjawiska w małej skali. Przykładowo w mechanice kwantowej przed dokonaniem pomiaru układ istnieje w superpozycji stanów dozwolonych, a stan układu staje się znany dopiero po dokonaniu obserwacji. Zdaniem zwolenników hipotezy symulacji, nasza symulacja może zachowywać swoje zasoby i renderować pewne rzeczy tylko wtedy, kiedy wierzy na nie patrzymy. Innymi słowy, dokładnie tak jak w grach komputerowych. W dzisiejszym odcinku musimy jednak pójść o krok dalej. Przyjmijmy zatem pierwsze założenie, a mianowicie, że faktycznie żyjemy wewnątrz symulacji. Pojawia się zatem istotne pytanie, co teraz? Jeśli bowiem żyjemy wewnątrz symulacji, to warto zastanowić się nad tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie się z niej wydostać. Istnieją tylko dwie możliwości. Albo jesteśmy w stanie tego dokonać, albo też pozostaje to absolutnie niemożliwe. W tym momencie musimy także przyjąć kolejne, niepokojące dla nas założenie. Mianowicie, ewentualne opuszczenie przez nas symulacji pozostaje wyłącznie w gestii twórców symulacji. Dla potrzeby rozważań nazwijmy takie osoby lub byty jako architekci. Fizyk Frank Hale wskazuje, że jeśli nasz wszechświat jest symulacją prowadzoną na jakimś superkomputerze w innym wszechświecie przez jakąś super zaawansowaną cywilizację, to tak naprawdę my w nim w ogóle nie istniejemy. Jesteśmy bowiem tylko symulowanymi ludźmi, a nie prawdziwymi ludźmi, prawdziwymi istotami z krwi i kości osadzonymi w bazowym fizycznym wszechświecie. Jeśli architekci postanowią wyłączyć swój superkomputer, to wówczas natychmiast znikniemy. Nie ma nas, którzy mogliby uciec przed symulacją, ponieważ tak naprawdę nie istniejemy w żadnym rzeczywistym wszechświecie. Jedynym sposobem, w jaki istniejemy, jest wyłącznie symulacja. I dlatego nie możemy uciec przed symulacją, nawet jeśli zorientujemy się, że żyjemy wewnątrz symulacji. Niewątpliwie jest to bardzo niepokojąca perspektywa. Z jednej strony bowiem dokonalibyśmy wówczas wyjątkowego odkrycia, całkowicie zmieniającego nasze postrzeganie rzeczywistości. Jednak z drugiej strony nie byłoby już potem żadnej drogi wyjścia. Bez względu na to, jak bardzo byśmy się rozwinęli, to i tak nie bylibyśmy w stanie wydostać się z symulacji. Zupełnie tak samo jak ulubione postacie z naszych gier komputerowych nie są w stanie opuścić komputera i pojawić się obok nas, aby uścisnąć nam dłoń. Jeśli zatem architekci byliby nieczuli, to nigdy nie opuścilibyśmy symulacji. Opuszczenie symulacji byłoby zatem możliwe wyłącznie za aprobatą architektów. Istnieje zatem kilka hipotetycznych możliwości, a każda z nich opiera się na empatii twórców. Architekci musieliby zatem zostawić furtkę dla symulowanych istot, aby te mogły opuścić symulację, po czym pojawić się w bazowym wszechświecie. Wyjście z symulacji mogłoby być swoistą nagrodą dla symulowanych istot za ich dokonania w symulacji lub na przykład za odkrycie, że żyją w symulacji. Cała sytuacja mogłaby wyglądać następująco. Architekci budują potężną symulację,
wpisują w nią podstawowe prawa fizyki, po czym obserwują rozwój wszechświata, powstawanie gwiazd i planet oraz życia. Na wielu planetach życie rozwinęłoby się do formy inteligencji, co z kolei skutkowałoby powstawaniem cywilizacji, tak jak w przypadku Ziemi. Architekci monitorowaliby zatem rozwój takich istot, w ogóle w nie nie ingerując, a jedynie czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Istoty, takie jak na przykład ludzie, dokonywałyby rozwoju naukowego poprzez obserwacje i eksperymenty. W pewnej chwili doszłoby do przełomowego punktu, w którym ludzie poprzez jakieś działanie odkryliby, że żyją wewnątrz symulacji. Jak wskazuje Hale, wówczas architekci mogliby się z nami skontaktować, wprowadzając do symulacji nieoczekiwane zdarzenia, które naruszają prawa fizyki symulacji. Na przykład w każdym domu na Ziemi mogłaby nagle jednocześnie pojawić się książka, która opowiada o tym, że jest to symulowany wszechświat zarządzany przez zaawansowane istoty w jakimś określonym celu. Alternatywnie, symulatory mogą natychmiast wszczepić wiedzę o tym, że jesteśmy w symulowanym wszechświecie do mózgu wszystkich ludzi. Albo też po prostu pojawiłyby się awatary architektów, które by nas o tym poinformowały. Każdy człowiek mógłby zostać zobligowany do podjęcia decyzji, czy chce wówczas pozostać w symulacji, czy też może raczej chce ją opuścić. Hale wskazuje na taką ewentualność, w której symulatory architektów postanowiłby stworzyć prawdziwą fizyczną istotę, na przykład robota lub istotę biologiczną, w swoim prawdziwym wszechświecie, a następnie wypełnić tę nowo stworzoną istotę w ich wszechświecie wszystkimi naszymi wspomnieniami z symulacji. Wtedy my z symulacji moglibyśmy żyć i wchodzić w interakcje z architektami w ich bazowym wszechświecie, zostając niejako przeniesieni z symulacji do bazowej rzeczywistości. Nasze ja z symulacji przestałoby istnieć, a zaczęłoby życie we wszechświecie matce. Istnieje także inna, bardziej złowieszcza ewentualność. Pierwszy model zakłada bowiem, że każdy z nas miałby możliwość opuszczenia symulacji. Być może jednak architekci byliby zainteresowani wyłącznie wybrańcami. Druga ewentualność zakłada, że nawet jeśli ludzie lub inne istoty odkryłyby, że żyją w symulacji, to architekci i tak by nie zareagowali. Wyjściem z symulacji byłaby bowiem dopiero śmierć. Po śmierci danej osoby architekci posiadaliby cały wykaz jej życia oraz wszystkich dokonań zapisane w kodzie, po czym arbitralnie mogliby decydować, czy chcą przenieść taką osobę do bazowej rzeczywistości, czy też może unicestwić kod na zawsze. Przypominałoby to poniekąd religijne koncepcje sądu ostatecznego, kiedy różni bogowie dokonywali osądu ludzi na podstawie ich działań za życia. Architekci mogliby się zatem kierować po prostu sympatią do wybranych jednostek, albo też awans do ich wszechświata uzyskiwałyby jednostki wybitne w kwestii wiedzy naukowej oraz dokonanych odkryć, lub też takie, które oznaczały się dużą empatią i niosły pomoc innym istotom. Z drugiej jednak strony, architekci mogliby na przykład chcieć awansować osoby sprytne, przebiegłe czy cwane, niekoniecznie kierując się akurat rozróżnieniem na to, co my nazywamy dobrym i złem, lub też ich odkryciami naukowymi. Śmierć mogłaby być zatem dopiero początkiem egzystencji w bazowej rzeczywistości, a nie faktycznym końcem istnienia. Trzeci wariant zakłada z kolei określony punkt albo wydarzenie w symulacji, do którego dotarcie pozwalałoby na jej opuszczenie. Niewykluczone, że architekci umieściliby gdzieś swoiste drzwi albo portal przenoszący z symulacji do ich wszechświata. Byłaby to zatem forma reżyserowanej ucieczki z symulacji. Istoty takie jak ludzie musiałyby zatem podjąć określone ryzyko. Przykładowo architekci mogliby umieścić wyjście z symulacji we wnętrzu czarnej dziury. Po wpadnięciu do czarnej dziury każda istota zostałaby w istocie przeniesiona do bazowej rzeczywistości, a jej wszystkie wspomnienia oraz świadomość zostałyby przeniesione do biologicznego ciała we wszechświecie architektów. Można sobie zatem wyobrazić scenariusz, w którym kilku najważniejszych śmiałków podejmuje się takiego wyzwania i udaje się statkiem kosmicznym do wnętrza czarnej dziury, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie jest to czasem misja samobójcza, czy też może podróż do wszechświata matki. Alternatywnie architekci mogliby wymyślić taki punkt lub takie wydarzenie,
do którego dotarcie byłoby możliwe wyłącznie przy współpracy międzygatunkowej najpotężniejszych cywilizacji we wszechświecie. Przedstawiciele różnych supercywilizacji, zawiązując imperium galaktyczne albo nawet międzygalaktyczne, staraliby się na przykład stworzyć tunel czasoprzestrzenny, przekonani o tym, że to właśnie to on prowadziłby do wyjścia z symulacji. Te wszystkie scenariusze zakładają jednak empatię architektów. Niewykluczone, że architekci tworząc symulację w ogóle nie byliby zainteresowani wyciąganiem symulowanych istot do ich rzeczywistości, a my w żaden sposób nie moglibyśmy opuścić symulacji. Ewentualne wyjście z symulacji skłania nas jednak do wielu rozważań. Czy gdyby każdy z nas dostał wybór opuszczenia symulacji, to czy aby na pewno mielibyśmy odwagę, aby się na to zdecydować? Czy ruszylibyśmy w nieznane, nie wiedząc czego się spodziewać i nie wiedząc jak wygląda i funkcjonuje wszechświat matka? Czy może jednak wybralibyśmy pozostanie w tym, co tak dobrze znamy, nawet mając na uwadze to, że jest to wyłącznie symulacja? Czy gdybyśmy to my mogli stworzyć własną symulację, to czy umożliwilibyśmy ucieczkę tym symulowanym istotom? Czy tworzenie inteligentnych istot w symulacji i zostawianie ich na pastwę losu jest w ogóle moralne? A może niemoralne byłoby osądzanie architektów, którzy w ogóle umożliwili nam życie? Śmierć jest nieodłączną częścią losu każdego człowieka. Kładąc się spać, rzadko zastanawiamy się nad końcem naszej egzystencji. Ostatecznie jednak życie każdego z nas nieustannie zmierza do punktu zwanego śmiercią. Jednak, czy aby na pewno śmierć jest końcem naszego istnienia? Czy po śmierci nic już nas nie czeka? Zastanówmy się nad tym odwiecznym pytaniem, analizując kilka sposobów, aby pokonać śmierć. Od zarania dziejów śmierć fascynowała przedstawicieli Homo sapiens. Trudno bowiem pogodzić się z myślą, że dziś jesteśmy, a jutro już nas nie będzie. Trudno jest także nadać sens naszym działaniom, mając poczucie, że ostatecznie i tak przestaniemy istnieć. Na początku jednak musimy ustalić, czym tak naprawdę jest śmierć. Wbrew pozorom, określenie momentu śmierci nie należy do prostych zadań. Dawno temu śmierć była definiowana jako ustanie bicia serca oraz oddychania. Jednak rozwój resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz defibrylacji pokazały, że ta definicja niekoniecznie jest odpowiednia, ponieważ czynności oddechowe i krążeniowe miejscami mogą zostać wznowione. Organizm z niefunkcjonującym sercem lub płucami może zostać utrzymany przy życiu, pod warunkiem podłączenia go do przyrządu podtrzymującego życie, przeszczepienia narządów oraz stałej elektrostymulacji serca. Rozwój technik reanimacyjnych i anestezjologicznych wymógł nowe spojrzenie na definicję śmierci. W tej definicji podstawę do uznania człowieka za zmarłego stanowi raczej śmierć całego mózgu. Zauważono jednak, że śmierć komórek mózgu nie następuje jednocześnie. W związku z tym powstała tak zwana nowa, zmodyfikowana definicja śmierci. Stwierdza ona, że śmierć pnia mózgu implikuje śmierć mózgu jako całości, choć nie oznacza, że w momencie stwierdzenia śmierci pnia martwe są również wszystkie komórki mózgu. Według tej definicji śmierć pnia mózgu jest niezbędnym i wystarczającym warunkiem do uznania osoby za zmarłą. Ogólnie rzecz ujmując, śmierć mózgu jest zwykle używana jako prawna definicja śmierci. Jak czytamy w Encyklopedii Britannica, rozterki prawne i medyczne dotyczące definicji śmierci zmuszają lekarzy do myślenia jak prawnicy, prawników jak lekarze, a obu grup jak filozofowie. W swoim dziele Historia Naturalna rzymski pisarz Pliniusz Starszy napisał, że sąd ludzi jest tak niepewny, że nie potrafią określić nawet samej śmierci. W naszym intuicyjnym rozumieniu myślimy, że moment śmierci naszego mózgu będzie momentem, w którym przestajemy istnieć. Powstaje jednak zasadne pytanie. Czy w tamtej chwili naprawdę przestajemy istnieć, czy też może jednak będziemy kontynuować swoją egzystencję w jakiejś innej formie?
To pytanie spędza ludziom sen z powiek od niepamiętnych czasów. Niestety nie wiemy, co dokładnie na ten temat sądzili nasi najstarsi przodkowie. Pierwsze informacje możemy zebrać, analizując zapiski pozostawione przez najstarsze ludzkie cywilizacje. W większości z nich istniała wiara w życie pośmiertne. Przykładowo Sumerowie wierzyli w istnienie nieba, jednak zwykli śmiertelnicy nie mieli tam wstępu, ponieważ była to siedziba samych bogów. Zamiast tego, po śmierci człowieka, jego tak zwana dusza trafiała do Kur, później znanego jako Irkalla, mrocznego świata podziemnego znajdującego się głęboko pod powierzchnią ziemi. Z kolei Egipcjanie wierzyli, że po śmierci ich Ka może trafić do krainy znanej jako Pola Jaru, obszaru rolniczego położonego w niebie, do którego trafiali sprawiedliwi. W religiach z Indii popularna była koncepcja reinkarnacji. Śmierć nie była końcem istnienia, a początkiem nowego istnienia. W dużym skrócie, życie pośmiertne jest rzekomą egzystencją, w której zasadnicza część tożsamości jednostki lub jej strumienia świadomości nadal żyje po śmierci jej fizycznego ciała. Może toczyć się w zaświatach albo na ziemi i dotyczyć ciała, całości cielesno-duchowej, bądź tylko rozmaicie pojmowanej duchowej istoty zmarłego, takiej jak cień, duch czy dusza, bytującej samodzielnie lub wcielającej się w inne istoty żywe. Niektóre systemy wierzeń, takie jak te w tradycji abrahamowej, utrzymują, że umarli po śmierci udają się na określony poziom egzystencji, określony przez Boga lub inny boski osąd oparty na ich działaniach za życia. Pragnieniem Żydów, chrześcijan czy muzułmanów jest dostanie się do nieba czy też raju, wyczekiwanej krainy w zaświatach, miejsca wiecznego szczęścia i wiecznej egzystencji u boku Boga. Duża część ziemian, w zależności od wyznawanej religii, uważa, że po śmierci w dalszym ciągu będą istnieć, choć w zmienionej formie. Problem z religijnymi pomysłami dotyczącymi życia po śmierci jest oczywiście taki, że trudno jest je zweryfikować. W rzeczywistości jednak trudno jest zweryfikować każdy pogląd dotyczący jakiegokolwiek życia po śmierci. Obojętnie bowiem, czy ktoś wierzy, że po śmierci trafi do nieba, piekła czy na pola jaru, czy dokona reinkarnacji lub będzie istniał w innym wymiarze lub innym poziomie egzystencji jako jakaś forma duchowa lub forma energii, to wiara ta zostanie zweryfikowana dopiero w momencie śmierci. Wówczas to każdy człowiek przekonany o istnieniu życia po śmierci dowie się, czy faktycznie trafi w jakieś nowe miejsce, czy też może raczej nigdy się tego nie dowie, ponieważ przestanie już istnieć. Co się zatem dzieje z naszą świadomością po tym, jak umieramy? Cóż, najbezpieczniej jest odpowiedzieć, że dowiemy się tego w swoim czasie, w momencie, kiedy nasz mózg przestanie już funkcjonować. Zanim przejdziemy do sposobów pokonania śmierci, najpierw warto wspomnieć o dwóch szeroko komentowanych kwestiach, a mianowicie o eksperymencie rzekomo potwierdzającym istnienie tzw. duszy, a także o doświadczeniach bliskich śmierci. Otóż na początku XX wieku lekarz Duncan MacDougall opublikował pracę, w której zasugerował, że ludzka dusza waży 21 gramów, 3/4 uncji. MacDougall w swoich badaniach używał specjalnego łóżka wagi, na którym ważył ludzi w stanie agonalnym zarówno przed, jak i bezpośrednio po śmierci. Badania oparł na pomiarach masy 6 pacjentów, z czego tylko 5 umierających na gruźlicę uznał sam za wiarygodne. 6. pacjent był obserwowany dopiero 5 minut przed śmiercią. Podczas badań uzyskał wyniki w zakresie od 0,5 do 1,1/4 uncji. Jeden pacjent stracił 21 gramów. Jednocześnie podobnych pomiarów dokonał u 15 umierających psów. W tym wypadku nie stwierdził jednakże żadnego ubytku masy. Pozwoliło mu to dodatkowo na zgodne z teologią religii abrahamowych stwierdzenie, że psy nie mają duszy. Badania były wykonane na małych grupach, urządzenia nie były odpowiednio standaryzowane. Sam MacDougall czułość wagi określił na około 0,2 uncji, a psy najprawdopodobniej zostały otrute, co stanowiło o szybkim przebiegu śmierci, w odróżnieniu od przypadków dotyczących ludzi, gdzie śmierć była wynikiem naturalnego procesu umierania. To wszystko sprawia, że w świetle obowiązującej aktualnie metodologii badań naukowych,
Wyniki uzyskane przez McDougalla, jak i sam pomysł badania zostały uznane za nienaukowe oraz za kuriozalne. Podczas gdy McDougall wierzył, że wyniki jego eksperymentu wykazały, że ludzka dusza może mieć wagę, jego raport, który został opublikowany w 1907 roku, stwierdził, że eksperyment będzie musiał zostać powtórzony wiele razy, zanim będzie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Eksperyment McDougalla został odrzucony przez społeczność naukową i został oskarżony zarówno o wadliwe metody, jak i jawne oszustwo przy uzyskiwaniu jego wyników. Zauważając, że tylko jeden z 6 badanych pacjentów potwierdził jego hipotezę, krytycy wskazywali, że eksperyment jest przypadkiem selektywnego raportowania, ponieważ McDougall zignorował większość wyników i wybrał ten, który mu pasuje. Skrytykowano również małą wielkość próby i zakwestionowano sposób, w jaki McDougall był w stanie określić dokładny moment śmierci, biorąc pod uwagę dostępną wówczas technologię. Bardziej interesujące, choć również nierozstrzygające, są doświadczenia bliskie śmierci. Są to odczucia zmysłowe doświadczane przez osobę, która niemal umarła lub też była w stanie śmierci klinicznej. Choć odczucia te różnią się od siebie, to jednak osoby, które przeszły przez takie doświadczenie, podają w miarę podobny opis procesu, przez jakie rzekomo przechodziły. Taki człowiek przechodzi pierwsze stadium umierania i zapada w stan śmierci klinicznej. W tym momencie słyszy głos lekarza oznajmiającego zgon. Po chwili dociera do niego nieprzyjemny dźwięk określany jako buczenie lub głośne dzwonienie. W tym samym czasie odnosi wrażenie przemieszczania się w jakimś jasnym tunelu. Uświadamia sobie, że przybywa poza ciałem, jednak w bezpośredniej bliskości także może je zaobserwować. Opanowuje się po chwili, przyzwyczajając do nowych warunków i zauważa, że posiada pewną formę cielesną o zupełnie odmiennej naturze. Wkrótce pojawiają się inni, często zmarli krewni z chęcią pomocy. W przypadku takich doświadczeń często pojawia się także świetlista postać, emanująca miłością i ciepłem, która bezsłownie zadaje pytania na temat jego życia, pomagając w jego ocenie poprzez panoramiczną projekcję wydarzeń z przeszłości. W pewnym momencie osoba będąca w stanie śmierci klinicznej zdaje sobie sprawę z istnienia granicy. Uzmysławia sobie także konieczność powrotu do życia. Pomimo, że przepełniona radością i spokojem, pragnie pozostać w takiej formie. Wkrótce próby reanimacji przynoszą efekty, a człowiek powraca do życia. Historie tego typu były opowiadane przez tysiące ludzi z całego świata. Wątpliwości budzą m.in. odczucia zmysłowe związane z obserwowaniem i zapamiętywaniem otoczenia przez osobę nieprzytomną. W badaniu z 2001 roku profesor Sam Parnia i współpracownicy przeprowadzili wywiady z 63 osobami, które przeżyły śmierć kliniczną. Lekarze badali twierdzenia o doświadczeniach poza ciałem, umieszczając postacie na podwieszonych deskach skierowanych w stronę sufitu, niewidocznych z podłogi. 4 pacjentów miało doświadczenia, które zgodnie z kryteriami badania były doświadczeniami bliskimi śmierci, ale żaden z nich nie doświadczył doświadczenia poza ciałem. W związku z tym niestety nie byli w stanie zidentyfikować postaci. Istniały jednak tak zwane dowody anegdotyczne, w postaci opowieści osób, które rzekomo potrafiły powiedzieć, gdzie stały pielęgniarki i lekarze, a także co mówili podczas doświadczenia bliskiego śmierci. Jednym z lekarzy, który opiera się na tego typu opowieściach, jest kardiolog Pim Van Lommel, który analizując takie przypadki wysunął tezę, że świadomość nie jest procesem czysto fizycznym zachodzącym w mózgu, a raczej jest umiejscowiona poza ciałem fizycznym. Mózg zaś pełniłby rolę anteny bądź terminala. Nie istnieje jednak rozstrzygający dowód, który byłby w stanie to potwierdzić. Naukowcy generalnie uważają, że doświadczenie bliskie śmierci jest stanem halucynacyjnym spowodowanym przez różne czynniki neurologiczne, takie jak niedotlenienie mózgu, hiperkapnia, nieprawidłowa aktywność płatów skroniowych czy uszkodzenie mózgu. Efekty tego typu są prawdopodobnie związane z zaburzeniami funkcjonowania mózgu,
mającymi miejsce m.in. w stanie śmierci klinicznej, a wynikającymi z niedokrwienia kory mózgowej, niedotlenienia, zaburzeń poziomu neurotransmiterów, a więc naruszenia normalnej fizjologii mózgu. W momencie śmierci klinicznej szyszynka prawdopodobnie produkuje duże ilości DMT, jednej z najsilniejszych substancji psychoaktywnych. Za taką interpretacją przemawiają badania neuropsychologiczne, w których udaje się wywoływać podobne efekty poprzez stymulację magnetyczną niektórych rejonów kory, głównie płatów skroniowych. Prawdopodobnie również do płynu mózgowo-rdzeniowego uwalniane są endorfiny, co blokuje ból i daje dużą radość. Doświadczenia bliskie śmierci to bardzo ciekawy temat, jednak z naukowego punktu widzenia trudno uznać to za rozstrzygający dowód na to, że istnieje życie po śmierci. Moglibyśmy romantycznie stwierdzić, że po śmierci atomy składające się na nasze ciało dalej będą istniały. Nie jest to jednak zbyt pocieszająca perspektywa, ponieważ te atomy nie będą już naszą świadomością. Po opowieściach religijnych oraz tych związanych ze śmiercią kliniczną, możemy zatem podejść do tego tematu od innej strony. Na początku musimy sobie zadać trzy bardzo proste pytania. Pierwsze brzmi: czy my ludzie jesteśmy w stanie teraz sprawić, aby po śmierci coś nas czekało? Odpowiedź brzmi nie. Drugie pytanie brzmi: czy my ludzie będziemy w stanie sprawić, aby po śmierci coś nas czekało? Tym razem odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. Trzecie pytanie brzmi: czy inne inteligentne istoty są w stanie sprawić, aby po śmierci coś nas czekało? Ponownie odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. Choć obecnie nauka nie jest w stanie pokonać śmierci, to nie oznacza to przecież, że w przyszłości będzie dokładnie tak samo. Tak przynajmniej twierdzą fizycy i futurolodzy, którzy razem z różnymi pisarzami przewidują, że nauka będzie w stanie przechytrzyć śmierć. Dokonać tego będą mogli albo ludzie, albo też inne inteligentne istoty. Istnieje kilka możliwych sposobów, dzięki którym można by funkcjonować po śmierci, a można je zbiorczo podsumować jako technologiczne wskrzeszanie zmarłych. Pierwszy wariant jest związany z hipotezą symulacji. Ta hipoteza zakłada, że nasza rzeczywistość może być wyłącznie symulacją stworzoną przez zaawansowaną cywilizację, przypominając grę komputerową. Tak jak wspominałem w filmie o tym, czy da się wydostać z symulacji, istnieje bowiem intrygująca możliwość pokonania śmierci. Ta możliwość opiera się jednak na dwóch założeniach. Po pierwsze na tym, że żyjemy w symulacji, a po drugie na tym, że architekci naszego wszechświata sprawiliby, aby nasza śmierć nie była naszym końcem. Jeśli bowiem istniemy wyłącznie w symulacji, to architekci naszego wszechświata mieliby zapisaną naszą świadomość w formie zwykłego kodu. Załóżmy zatem, że w końcu następuje nasza śmierć. Choć niewątpliwie jest to przykry moment, to jednak architekci posiadaliby cały wykaz naszego życia oraz dokonań zapisane w kodzie. Mogliby także zdecydować, czy chcą przenieść nas do bazowej rzeczywistości, czy też może unicestwić ten kod na zawsze. Przypominałoby to poniekąd religijne koncepcje sądu ostatecznego, kiedy różni bogowie dokonywali osądu ludzi na podstawie ich działań za życia. Architekci mogliby się zatem kierować po prostu sympatią do wybranych jednostek, albo też awans do ich wszechświata uzyskiwałyby jednostki wybitne w kwestii wiedzy naukowej oraz dokonanych odkryć. Jeśli z różnych powodów uznaliby, że warto przenieść nas do bazowego wszechświata, to wówczas stworzyliby fizyczną istotę, po czym wypełniliby ją wszystkimi naszymi wspomnieniami z symulacji. W pewnej chwili budzimy się zatem w nowym ciele, ale z tą samą świadomością i wspomnieniami, kontynuując nasze życie w nowej rzeczywistości. Śmierć mogłaby zatem być dopiero początkiem egzystencji w bazowej rzeczywistości, a nie końcem istnienia. Alternatywnie, architekci symulacji mogliby wprowadzić kilkustopniowy żywot wewnątrz symulacji. W momencie, kiedy umieramy w symulacji A, następowałby osąd naszej osoby. Jeśli architekci uznaliby, że zasługujemy na dalsze życie, to trafialibyśmy do symulacji B, gdzie czekałoby nas kolejne życie. Architekci decydowaliby o ilości takich symulacji, które ciągle byśmy przechodzili, przeżywając kolejne życie. Zależnie od ich gestii moglibyśmy pamiętać poprzednie wcielenie lub też nic z tego nie pamiętać.
Przejdźmy jednak do innych interesujących koncepcji. Futurolodzy Ray Kurzweil oraz Hans Morawiec sugerują, że w przyszłości będzie można przesłać ludzką świadomość do systemu komputerowego i istnieć bez końca w wirtualnym środowisku. Sami pod nadzorem naszych najlepszych naukowców, moglibyśmy zatem trafiać po śmierci do wybranej przez nas symulacji, aby istnieć w niej wiecznie. Jednak prawdopodobnie nikt z nas nie dożyje do tych wspaniałych czasów. Ray Kurzweil twierdzi jednak, że w momencie, kiedy ludzkość osiągnie punkt osobliwości technologicznej, a rozwój technologiczny zacznie gwałtownie przyspieszać, będzie można wskrzeszać zmarłych dzięki cyfrowej rekreacji. Jeśli zatem umrzemy na przykład w roku 2077, to moglibyśmy zostać przywróceni do życia w roku, dajmy na to, 2121, kiedy będzie istniała odpowiednia do tego technologia. Profesor Hans Morawiec zaproponował, że przyszły superkomputer może być w stanie wskrzesić dawno martwe umysły z wszystkich zachowanych informacji. Na przykład informacje te mogą mieć postać wspomnień wyodrębnionych z mózgów naszych znajomych, z taśm filmowych, nagrań, dokumentacji medycznej oraz naszego DNA. Superkomputer mógłby wykonywać niejako skan naszego mózgu oraz naszej świadomości, po czym wskrzeszać nasz umysł oraz ciało. Kiedy już będziemy posiadali odpowiednią moc obliczeniową, moglibyśmy odtwarzać części naszej galaktyki, a nawet prawie cały wszechświat, aby określić każdą najmniejszą iskierkę energii, ruch, moment oraz myśl, jaka kiedykolwiek się w niej wydarzyła, w tym także kompletną osobowość, umysł oraz życie zmarłych ludzi. Jak wskazuje fizyk Michio Kaku, wskrzeszenie mogłoby się odbywać w wirtualnej rzeczywistości, albo też w naszej realnej rzeczywistości, poprzez biologiczne odtworzenie całej istoty z DNA wraz ze świadomością. Włoski fizyk i informatyk Giulio Prisco przedstawia ideę tzw. archeologii kwantowej. W tej idei dokonywano by rekonstrukcji życia, myśli, wspomnień i uczuć dowolnej osoby z przeszłości, aż do dowolnego, pożądanego poziomu szczegółowości, tym samym wskrzeszając pierwotną osobę. W interesującej powieści science fiction Światło minionych dni Arthur C. Clarke i Stephen Baxter wyobrażają sobie przyszłą cywilizację wskrzeszającą zmarłych z minionych wieków. Technologia tuneli czasoprzestrzennych rozwina się do punktu, w którym informacje mogą być natychmiast przekazywane między punktami kontinuum czasoprzestrzeni. Ta technologia staje się podglądem czasu, w którym każdy, kto otwiera tunel czasoprzestrzenny, może oglądać ludzi i wydarzenia z dowolnego miejsca w czasie i przestrzeni. Sięgając daleko w przeszłość przez mikrotunele czasoprzestrzenne i nanoroboty, ludzkość jest w stanie pobrać pełne migawki stanów, mózgu oraz wspomnień dawno martwych istot. Łącząc przeszłość z tunelami czasoprzestrzennymi, naukowcy znajdują również sposoby na kopiowanie zmarłych z przeszłości i przesyłanie ich do teraźniejszości. W ten sposób zrealizowaliby wizję Nikołaja Fiodorowa, rosyjskiego filozofa, który jako pierwszy jeszcze w XIX wieku zaproponował technologiczne wskrzeszenie zmarłych, przywracając do życia wszystkich zmarłych z przeszłości. Według Fiodorowa osiągnięcie nieśmiertelności i zmartwychwstania wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, to dwa nierozłączne cele. Fiodorow podkreślał, że nie możemy pozwolić, aby nasi przodkowie, którzy znali tam życie i kulturę, pozostali pochowani na zawsze, a nasi krewni i przyjaciele mieliby umrzeć. Osiągnięcie nieśmiertelności dla jednostek żyjących dzisiaj oraz dla przyszłych pokoleń to tylko częściowe zwycięstwo nad śmiercią. Całkowite zwycięstwo zostanie osiągnięte wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy zostaną wskrzeszeni i przemienieni, aby cieszyć się nieśmiertelnym życiem. Kurzweil, Morawiec, Prisco, Clark, Baxter i Kaku sugerują, że w przyszłości nauka może pozwolić nie tylko pokonać śmierć dla naszych potomków, ale także przywrócić do życia tych, których już od dawna nie ma. W swojej książce z 1994 roku Fizyka nieśmiertelności
Amerykański fizyk Frank Tipler, ekspert od ogólnej teorii względności, przedstawił swoją teorię punktu omega. Ta teoria wyjaśnia, w jaki sposób może nastąpić zmartwychwstanie zmarłych na końcu istnienia kosmosu. Założenie Tiplera jest takie, że ludzie przekształcą się z czasem w roboty, które zamienią cały kosmos w potężny superkomputer. Ten superkomputer, na krótko przed wielkim kolapsem wszechświata, dokona zmartwychwstania w swojej cyberprzestrzeni, rekonstruując dawniej martwych ludzi na podstawie informacji przechwyconych przez superkomputer ze stożka światła z całej przeszłości wszechświata, jako awatary w jego metawszechświecie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo interesująca idea. Powróćmy zatem do głównego pytania, czy po śmierci nic nas nie czeka? Cóż, każdy z nas dowie się tego w momencie śmierci. Każdy ma prawo wierzyć w to, że po śmierci trafi do raju lub będzie istniał w formie jakiejś energii w innym poziomie rzeczywistości. Każdy ma prawo uważać, że po śmierci po prostu nie ma już niczego. Niewątpliwie jednak kusząca wydaje się perspektywa technologicznego wskrzeszania zmarłych. Każdy z nas mógłby odczuć dużą satysfakcję w momencie, kiedy po śmierci obudziłby się w kolejnym poziomie symulacji albo w bazowym wszechświecie architektów symulacji. Być może po śmierci obudzilibyśmy się w roku 2221 albo 5714, kiedy to nasi potomkowie osiągną niewyobrażalny poziom technologiczny, będąc w stanie wskrzeszać wszystkie zmarłe istoty z całej historii ludzkości. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak oczekiwanie na śmierć, aby przekonać się, co też stanie się dalej. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.